Witam serdecznie ludzi porządnych i przyzwoitych. Mam nadzieję, że mnie słychać. Był delikatny pogłos, prawdopodobnie na początku, ale teraz już go nie powinno być. Yy... Trochę mnie nie było. To wszystko przez święta. Spowodowały one, że naturalny rytm YouTube'owy został zaburzony, ale teraz powoli do niego powracam. Myślę, że od tego właśnie podcastu dojdzie do intensyfikacji pod kątem... Publikacji właśnie na YouTube, a zatem w tym tygodniu myślę, że na pewno co najmniej jedno nagranie się pojawi, a myślę, że dwa, a może jak Bóg da, to i więcej. Zobaczymy. Dajcie znać, czy mnie widać i słychać. Jadzek, cześć. Legity, cześć. Gus Hunter, witaj. Mateusz, witaj. Witaj, porządny człowieku. Mateusz Nowacki, szczęść Boże, szczęść Boże. Adrian Polak, Jasny Gwind, witam. Ja też Jasny Gwind, witam. Rafała Rudkowskiego też witam. Muszę gdzieś wrzucić to zaraz. Porządnych ludzi, wita też. Rafał Urban, witam zatem i ja, Rafała Urbana. A teraz pozwólcie, że to wrzucę standardowo. Tak. Jesteśmy, o. o. Czasie na, czasie na żywo. Zapraszam. Rozmawiamy o KSW 9.3 i UFC. Klik. Klik. Dobra, poszło. Adrian Sienkiewicz, cześć. Miss Meja. Witaj. Papryczkowy, cześć. Californication, jasny gwin, witaj. Adrian Polak. Bartko Warla będzie mistrzem w 70. Trudno rzec, Adrianie. Oak Leathercraft. Powitaj mnie tak jak tak ja ciebie. Damian zda. Ja witam porządnych i tych nie. Damianie, witam tylko porządnych. Tutaj są sami porządni, wszyscy dobrze o tym wiemy. Paulina Scheffler, top 3 walki na UFC. Myślę, że 99% ludzi ma, poza rodzinami zawodników i ich jakimiś najbliższymi znajomymi ma takie same trzy ulubione walki na UFC 300, czyli dwie walki w kategorii lekkiej i walka wieczoru. Maciej Graczyk wit witamy w mieście Szemranym. Witam serdecznie, Bartek. Jasny Gwint Siemanko, Siemanko Król tysiąca żyć. Witam porządnych ludzi. Jak się redaktor zapatruje na sytuację parlasa. Podobno UFC nie ma w grze. Zostały tylko PFL i KSW. Do tego tematu dojdziemy. PP. Myślę, że w pojedynku z Raulem. Pewnie tutaj Raulim. No bo chyba nie Gonzalesem. Młodzi nie wiedzą. Nie miałby za dużo atutów Warela no, Myślę, że trochę by miał. Halina kiepska. Siema, siema, jasny gwint. Witaj, Halino kiepska. <grym> znaczy, moja żona zaśmiała. Co to miałem mówić? Tak, plan jest taki, żeby dzisiaj porozmawiać o UFC i KSW. Myślę, że ten live nie będzie szczególnie długi, bo powiedzmy sobie szczerze. KSW tutaj nie uszanowało nadwiślańskich fanów, uchylając nieba tylko tym francuskim. Aj, tak głowy bym nie dał. Czy rzeczywiście zabrali ich do nieba, tą galą francuską w Paryżu? A zatem nie będziemy tracić czasu na zawodników, którzy nie, nie nadawaliby się nawet na walkę na jakimś PLMA przed 10 lat. Bo to naprawdę oczy krwawiły, gdy człowiek to oglądał. Więc nie będziemy tracić czasu na walki zawodników pokroju Ndiaje, Rocher, b. Chociaż to już była jego druga walka, wygrał. Takiego totalnego dramatu nie było, ale szanujmy się. Więc ja myślę, że omówimy sobie, jeśli chodzi o KSW, tylko te najważniejsze walki, które stały na jakimś poziomie, ewentualnie na wysokim poziomie, bo te dwie ostatnie to był naprawdę dobry poziom. Szczególnie oczywiście Saladin Parnas. Jeśli chodzi o gale UFC, to oglądałem uczciwie tylko walkę Łukasza Brzeskiego oraz walkę wieczoru. Widziałem, widziałem też w sumie faktycznie co-main event, ale nie tak starannie, jak bym chciał. I widziałem rzeczywiście uczciwie Bachamondesa Ignacio od deski do deski, no ale tam było ile, 3 minuty, coś koło tego, więc nie było to szczególnym wyzwaniem. Generalnie gala, jak sądzę, nie porwała, oceniając po decyzjach, natomiast kto wie, może te walki, które tam zakończyły się decyzjami, były porywające, tego nie wiem. Natomiast, natomiast yy, dajcie znać co u was, a ja się napiję wody. Gruby Szogun się tu położył, teraz powędrował gdzie indziej. Tak. Czy po tej porażce, Mariana, to jest dobry moment na zestawienie walki, Heldziułkowski? Pyta król tysiąca żyć. Myślę, że to nie jest dobry moment. To znaczy, Marcin ma bilans 0,1, a Marian jest jednak mimo wszystko byłym mistrzem, który stracił pas w okolicznościach takich, w jakich go stracił, a teraz przegrał. No de facto z powodu kontuzji, choć, tutaj do tematu wrócimy, ale to była w tym pewna zasługa oczywiście Wilsona Warelli. Natomiast rankingowo to się chyba kompletnie nie spina, bo Marcin Held gdzie jest, jest w ogóle w rankingu po jednej porażce, no pewnie jest. Ale gdzieś na siódmym, ósmym, 9, dziesiątym miejscu mają tam dziesięciu zawodników czy ośmiu? Czekajcie, muszę sobie powiększyć to odrobinę. Ten monitor mam dość daleko. To gruby Shogun, tu coś drapie. Pies śpi, szogun. Adrian Wiśniewski pisze. Siemanko, w szpitalu na laptopie z nie oglądało się źle. Szkoda, Mariana, jakieś fatum. Zdrówka dla ciebie, Adrianie. Adrian Polak z kolei. Z zobaczyłbym z Tomkiem Romanowskim. Myślę, że dobra rumbanka byłaby w stójce. A ja myślę, że z poszedłby po obalenie. Mateusz: 156. Czy według Ciebie, Marian, to najbardziej piechowy zawodnik w historii KSW? Ciekawe. Rzeczywiście ma tak miał takie dwa gigantyczne pechy. To był oczywiście ten niedoszły występ z Saladinem Parnasem na Galikas w Koloseum 2 oraz ta kontuzja w sobotniej walce. Czy jakiś inny zawodnik miał podobne dwa gigantyczne pechy? Pewnie byśmy znaleźli jakieś pojedyncze przykłady, jakieś, ale żeby jednemu się dwa razy przytrafiło coś tak niefortunnego, no nie wiem. Nie przychodzi mi nikt inny do głowy. Sebastian przybrzmiał pecha. W sumie, w sumie, yy, zaraz, sekunda, dajcie mi sekundę. Czy ja to opublikowałem? Tak, opublikowałem. Tak, więc wracając do tematu, no miał pecha Sebastian Przybysz, ale to też był pech dla Jakuba Wikłacza, jeśli chodzi o ich ostatnią walkę, ale czy mieliśmy takich innych zawodników, którzy mieliby takiego aż pecha? Możliwe, że nie. Freddy Tren, Jasny Gminy, Bartku, jak się miewasz? Freddy trenie. Dzięki. Dobrze się miewam. Wszystko gra i buczy. Dawid M. O jedną rzecz Ray Bartek. Widziałem, że ktoś napisał coś takiego. Marian, przez to, że jedzie na czysto, to już przyszedł czas przemęczenia organizmu po latach i kontuzji za kontuzją, co sądzisz? Ciekawa teoria. Ja widziałem teorię, no ale to chyba wszyscy przeszła nam przez głowę wszystkim chyba teoria, że Marian Ziłkowski może być już zawodnikiem właśnie doświadczonym treningowo, a zatem o sporym przebiegu bitewnym, pomimo, iż ma dopiero 30. 3 albo 34 lata na karku, mu chyba stuknie w tym roku, stuknął 34 lata. Natomiast walczy od wielu lat, stoczył tych walek naprawdę bardzo dużo. Z drugiej zaś strony, wydaje mi się, że to nie jest jednak typ zawodnika, który toczyłby na sparringach, toczyłby jakieś mordercze sparringi na wyniszczenie. Więc jego kontuzje ominało, omijały do tej pory takie poważniejsze. Tak naprawdę, o ile któreś nie pominąłem, wydaje mi się, że nie pominąłem, to. Dwie najpoważniejsze kontuzje, kontuzje w karierze Mariana. To w zasadzie ta jedna to jest ta kontuzja kolana, której się nabawił przed walką niedoszłą ostatecznie z Saladinem Parnasem. Teraz ten bark, z tego co tutaj słyszę, to nie jest to szczególnie e, ciężka kontuzja, tylko bardziej niefortunna. Więc może się okazać, że za kilka tygodni Marian będzie w pełni zdrów i gotów do wznowienia treningu z pełnym obciążeniem. Miejmy nadzieję. Czy fakt, że, fakt, no przyjmuję, że jest to fakt, bo przecież <laughs> Marian mi się nie spowiada, ale myślę, że wszyscy tutaj podskórnie czujemy, że Marian nie mija się z rzeczywistością, gdy mówi o tym, że nie bierze żadnych e, niedozwolonych środków, poza, znaczy, ale kreatyna akurat jest dozwolona oczywiście, poza jakimiś podstawowymi kreatyny na witaminy i tego typu rzeczy, w którymś wywiadzie, pamiętam, że wymieniał chyba trzy albo cztery rzeczy, które bierze, to była na pewno kreatyna. Jakieś witaminy czy białko, nie pamiętam. Jakieś najprostsze rzeczy. Czy to może mieć wpływ i powodować, że jego organizm szybciej się eksploatuje? Trudno rzec. Należałoby spytać pewnie jakiegoś eksperta od właśnie środków dopingujących, który by tutaj nas, nas poinstruował i stwierdził, że tak, rzeczywiście, jak człowiek tutaj bierze jakieś środki, takie śmakie i owakie, to jego ciało jest odporniejsze, mniej narażone na kontuzje i tak dalej. Nie wykluczam, że. Coś w tym może być, ale czy tak jest, nie mam zielonego pojęcia, bo jak mówię, nie znam się na dopingu w takim stopniu, aby tutaj się wymądzać w tym temacie. Rafał Rutkowski, Bart, Bartko, mi też wyskoczył kiedyś ten bark i to jest bardzo poważna kontuzja, po operacji nie macie rok, ale Rafale, tak tutaj z pozycji kanapowego lekarza stwierdzam, a przynajmniej wydaje mi się, że to wszystko zależy. Możesz minimalnie naderwać więzadło, które jest wszystko gra, albo zerwać, nie wiem, boczne chyba tak i ono samo się zrasta coś takiego. A możesz tak zerwać więzadło, że nie macie przez rok I jeszcze uszkodzić tam jakieś łąkotki, chrząstki, rzepki, kłykcie i tak dalej. Więc wydaje mi się z perspektywy jak mówię kanapowego lekarza, że kwestia barku też może być bardzo zróżnicowana. Może wyskoczyć tak jak tobie na przykład i masz problem przez rok, a może być coś drobnego, co generalnie wyjątkowa, wyjątkowo niefortunna sytuacja, w której wyskakuje ci bark, następnie jest on nastawiany, wraca na miejsce i nie masz z nim problemów przez kilka następnych lat. Tak sobie wyobrażam, że tak może być. I mam nadzieję, że tak będzie z Marianem. Rafał Rudkowski tłumaczy dalej. Jak Ci raz wyskoczyło, to już po Tobie, bo ta rybka już nie trzyma. Który to zawodnik, Któremu to zawodnikowi tak wyskoczyło ostatnio w UFC i próbował sobie... To wyglądało dość paradnie, no, i też tak z jednej strony groteskowo, z drugiej makabrycznie, gdy próbował sobie nastawić ten bark. Pamiętacie? Kojarzy mi się, że kilka miesięcy temu była jakaś walka i to chyba nie była walka TJ Adilashoa, chociaż może to była walka TJ Adilashoa właśnie z, oczywiście z Aljamainem Sterlingiem. Pamiętacie, wypadł, goś wypadł gościowi bark i w trakcie walki tak właśnie próbował go sobie nastawić z powrotem. Teraz jak sobie o tym myślę, to być może to był jednak ten TJ Dillashaw. Ale czy była jeszcze jedna taka sytuacja? Widzę, że piszecie tutaj TJ Dillashaw. Jamal Hill? Nie, chyba nie Jamal Hill. Jamal Hill, <coughs> chyba że tutaj pytasz Adriany Sienkiewiczu o walkę Hill kontra Pereira. Ale słuchajcie, <laughs> Rafał Rutkowski, tylko że on wyszedł z tą kontuzją, a mówisz o TJ-u, o TJ tak, tak, TJ przecież opowiadał wtedy, była ta afera o tym, że wyskakuje mu często ten bark, miał nadzieję, że mu nie wyskoczy, a poza tym gdyby mu wyskoczył, to ma jeszcze inne narzędzia i tak dalej, pamiętam. Blastuła pisze Moreno, ale posłuchajcie, bo to chyba Moreno walczył z Brandonem Rojwalem, jak jakiś dobry, o Kijek mówi. DJ ze Steringiem i Rojwal, właśnie. Więc warto, moim zdaniem, chciałem to wczoraj zrobić, ale coś mi umknęło. Z jakiegoś powodu zapomniałem. Jaką długą przerwę miał Brandon Rojwal po tej walce z Brandonem Moreno, którą przegrał przede wszystkim z powodu tej kontuzji barku. Bo chyba wtedy też wyskoczył mu ten bark. Jakby dobry człowiek sprawdził, kiedy stoczył kolejną walkę po tej walce z Brandonem Moreno. Bo to mnie ciekawi, chciałem to w sumie wczoraj sprawdzić żeby mieć jakiś pogląd na to, kiedy Marian Dziukowski może powrócić, ale zapomniałem to uczynić. Więc dobry człowiek, porządny i przyzwoity, jakby mógł, to byłbym zobowiązany, gdyby rzucił okiem, kiedy ten Moreno wrócił. Jaką miał przerwę po tej kontuzji barku, której nabawił się w walce z Brandonem Moreno? To była chyba ich pierwsza walka, o ile się nie mylę. Myślę, że się nie mylę. Daś Miałczyński. Widzę, że człowiek starej daty jesteś. W najlepszych, z najlepszych zastawiali bark podczas walki. Pamiętacie? Pamiętam film najlepsi, właśnie najlepsi z najlepszych, chyba tak jak piszesz. Czy najlepszy z najlepszych? Ale też tam była taka scena z nastawianiem barku, nie pamiętam tej sceny. Pamiętam tego blondyna wielkiego, bohatera z brodą taką. Przegrał. Tam była walka na kije w pewnym momencie chyba. Czy Cholera, może już mieszam, ale na pewno oglądałem najlepszy z najlepszych i mi się to podobało wtedy. O, Blasła podpowiada 11 21, czyli w listopadzie, a powrócił w sierpniu. Czyli do sierpnia mamy 7 miesięcy, 8, 9, 9 miesięcy. No ale to zakładamy, że do sprawności powrócił już na kilka miesięcy pewnie przed powrotem. Powrotem do oktagonu. Adrian Sienkiewicz, w ogóle co za sprawa z sądową Chila o pobicie własnego brata Nie mam zielonego pojęcia Wydaje mi się, że sprawa się trochę rozeszła A być może się toczy jeszcze tam w sądzie A jeżeli się toczy w sądzie, no to yy, Na pewno nie idzie to prędko Damian Kowal, łapki panowie Tak jest, Bóg zapłać Damianie Patryk podpowiada Patryks 9 miesięcy przerwy miał Rojwal I o ile się nie mylę, ta kontuzja już mu później nie doskwierała no bo stoczyło od tego czasu, kiedy to było, o, 2021, gdzie mamy 4 lata, prawie minęło, 3 lata prawie yy, minęły od tego czasu i ta kontuzja mu się nie odnawiała, więc jest nadzieja dla Mariana. Ale słuchajcie, dobra. Przejdźmy może do tematu właściwego i rozpocznijmy od. Eryk jak z Johnem Jonesem, no do Jonesa przejdziemy, ale to wydaje mi się sprawa trochę, tak, na no chłopski rozum, drugorzędna. Sądzę, że ci pracownicy, ta pracownica konkretnie, tej agencji antydopingowej, która odwiedziła Johna Jonesa, trochę być może przesadziła. Trochę mnie dziwi, że zgłosiła to dopiero tydzień później na policję. Wydaje mi się, że być może, być może poczuła jakiś pieniądz, nie wiem, dowiedziała się z kim ma do czynienia tak naprawdę, któż to jest, że jest to człowiek sławny, wokół którego nie ustają kontrowersje. Nie wiem, generalnie po prostu, jak wiecie, wielką sympatią do Johna Jonesa nie pałam i nie mam wątpliwości, że Marcin Tybura pokazałby mu miejsce w szeregu. Natomiast akurat w tej konkretnej sytuacji, słuchając właśnie tego, tej narracji, tej niewiasty oraz wyjaśnień Jonsa, to po prostu wydaje mi się, że chłop był tak, taki no, oschły, dość i nieszczególnie miły, ale nie sądzę, aby tam doszło do jakich, jakichkolwiek rękoczynów, u, takiej uczciwej groźby. No, powiedział, prawdopodobnie był tutaj w stanie wskazującym. Stwierdził, że jak ludzie tak wcześnie do niego przychodzą w nocy, to w, 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 wczesnym rankiem do jego domu to kończą, martwi coś takiego. No i to była ta groźba śmiertelna, jaką potraktował e, tych właśnie pracowników, bo tam była kobieta i mężczyzna. E, I wydaje mi się, że jest to trochę rozdmuchane. blasła. Jakby jej groził, to by piątki nie zbiła. Ale może powiedzieć, że zbiła, bo była przestraszona, więc wszystko, co tam John skazał, bała się nie zbić może. O, w ten sposób to wytłumaczy. Mateusz 156. Porier na Instagramie zapowiada już walkę z Islamem. Szkoda, bo moim zdaniem Dustin nie zasłużył na TS. Ma 2-2 w ostatnich czterech walkach. Słuchaj, Mateuszu. Ja na to patrzę tak. Islam Machaczew chce walczyć za wszelką cenę w czerwcu najpewniej podczas UFC 302, które odbywa się już bodajże 1 czerwca. Natomiast, tak jak mówię od, kurde, dwóch czy trzech miesięcy, bohaterowie tych najważniejszych walk w kategorii lekkiej, które odbędą się podczas sobotniej gali UFC 300, nie będą gotowi, aby wrócić tak wcześnie. Wobec czego Islam Mahaczew bierze Najlepszego, najwyżej sklasyfikowanego, najbardziej rozpoznawalnego zawodnika z kategorii lekkiej, który będzie w tymże terminie dostępny. No i jest nim Dustin Poirier. Więc jest to trochę. Taki delikatny, sportowy przerywnik dla Islamu Haczewa, ale przypomnę też, żeby tutaj tak nie lekceważyć tego diamentu, ponieważ takim. Przerywnikiem dla Izraela Adesani w drodze do jego walki z Drykusem Duplessis miał być przecież Sean Strickland, i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Skończyło się bardzo dobrze. Został nigeryjczyk wykolejony, więc tutaj Islam Mahaczew bierze taką walkę tylko, żeby podtrzymać aktywność, a później się zmierzy dopiero z tymi najmocniejszymi sportowo przeciwnikami. A tymczasem, tymczasem może być różnie. Oczywiście może być różnie, dlatego że MMA. Wszystko się może zdarzyć Dyspozycja dnia przesądzi Oktagon zweryfikuje Zyg zamiast Zaki jest po wszystkim Ale na papierze oczywiście Gigantycznym faworytem tego pojedynku Będzie Islam Machaczew I tutaj sprawa nie jest szczególnie skomplikowana Kacpras na jaką walkę najbardziej czekasz na UFC 300? Zastanawiałem się nad tym, szczerze mówiąc. I wiecie, do jakiego wniosku doszedłem? Otóż doszedłem do wniosku, że najbardziej czekam na starcie Alex Pereira-Jamal Hill. Tak. Wiem, że sportowo pojedynek, szczególnie Armana Tsarukiana z Charlesem Oliveirą, ale też Maxa Holloway'a z Justin Gage'i, stoi na wyższym poziomie. Natomiast w walce Jamala Hila z Aleksem Pereirą Pikanterii dodaje fakt, że będzie to walka wieczoru. No, wyobrażacie sobie? Hala pełna ludzi. Szaleństwo na trybunach. Będziemy po tych czterech, do, przepraszam, trzech rewelacyjnych starciach w kategorii, nie w kategorii, tylko w karcie wstęp, głównej. No nie, chociaż starcie Bonikala. Wcale nie musi być rewelacyjne Tylko może być bardzo szybkie Ale tak czy inaczej Będziemy po tych dwóch srogich walkach W kategorii lekkiej Do oktagonu będzie zmierzał Jamal Hill Ociekający pewnością w siebie Zapowiadający, że rozparceluje Alexa Pereira I to bez odwoływania się do zapasów Chociaż teraz narracja już powoli zmienia Co ciekawe A potem przy dźwiękach sepultury Wchodzi do oktagonu Alex Pereira. Myślę, że wtedy właśnie emocje będą sięgały z zenitu. I pomimo iż, gdybyśmy tak wiecie, nie wiem, pomyśleli sobie w oderwaniu od rozpiski UFC 300, tylko wymienili sobie walki, które kiedyś tam się odbędą: Oliveira kontra Sarukian, Geichi Holloway, Pereira kontra Hill. to prawdopodobnie wskazalibyśmy, przynajmniej nawet ja, jako najciekawszą walkę chyba Sarukiana z Oliveirą. Ale fakt, że to będzie main event, że wszystko będzie właśnie przygotowane pod ten pojedynek, sprawia, że to właśnie starcie, jak sądzę, wywoła we mnie najwięcej emocji. Dobra. Kijek. Kijek bluźni. Słuchajcie co pisze. Kijek pisze tak. Mimo, że zwolennikiem walk kobiet nie jestem. I tu na razie jest wszystko w porządku. O, o kobietach. Skoro jesteśmy w temacie kobiet, no to właśnie słysze, słyszeliście. Co tu się wyprawia. Mała zaskoczyła dużą. O, aż, aż pies poruszony przybiegł. Jasny, więc trzy baby w chałupie, naprawdę trzeba to poukładać, żeby było w miarę znośnie. <laughs> Wracając do tematu. Kijek tu dalej pisze, że walka Chinek jest interesująca. Kijek, co ty to piszesz? Co też ty opowiadasz? Interesująca? Szanujmy się trochę. To... Dobrym jest, że ta walka jest common eventem. Odpoczniemy, zregenerujemy się przed walką wieczoru. Pozbieramy myśli po starciach Oliveiry, po starciu Gejci, dojdziemy do siebie, będziemy mieli czasu trochę na przemyślenia, na wyjście do toalety, napicie się wody, przekąszenie być może czegoś, jakąś rozgrzewkę, żeby nie usnąć, chociaż akurat byście, że przy okazji tej gali nikt tutaj senny nie będzie, ale to jest dobre, to jest dobre. Spokojnie obejrzymy tę walkę albo nie obejrzymy w oczekiwaniu właśnie na main event. Goods Hunter, a propos sepultury, jakiego rodzaju muzykę najczęściej słuchasz szefie? Jak na człowieka leciwego przystało? Słucham w zasadzie wszystkiego. Znaczy inaczej powiem tak. Sam z siebie nie słucham niczego, bo generalnie muzyka nie jest praktycznie w ogóle jakkolwiek istotną częścią mojego życia. Ale jeżeli coś sobie raz na ruski rok włączam, to jest to cokolwiek. Mam jakieś playlisty na YouTubie, tam jest jakieś klimatyczne, dawne, stare piosenki polskie tradycyjne, jakieś takie, które lecą w radiu ostatnio, czyli jakieś hity, jakieś ostre, nieostre. Generalnie za młodu byłem diobłem, więc wtedy słuchałem diobelskiej muzyki, czyli black metalu, death metalu, metalika to była komercja, Sepultura też była trochę komercja, no ale słuchaliśmy Sepultury, nawet nagraliśmy, kurde, cover na, nagraliśmy z tego czasu, bo mieliśmy też zespół, jak on się nazywał? Nawet Wam kiedyś, kiedyś to chyba nawet wrzucałem. Orgazmatron, o tak się nazywała ta piosenka, która kurde do dzisiaj mi się bardzo podoba. Naprawdę to jest, w mojej ocenie ten Orgazmatron to jest najlepsza piosenka sepultury, jaką kiedykolwiek słyszałem. Nie mówię, że słyszałem wszystkie płyty sepultury, ale ze trzy, za tych czasów mojej młodości, albo więcej, to uczciwie wysłuchałem. I stwierdzam, że Orgazmatron jest zdecydowanie najlepszym utworem, jaki stworzyli. I nie sądzę, że w tym wieku, mając już tyle lat, ile mam, cokolwiek by mnie przekonało do zmiany zdania w tym temacie. Nocnego kochanka słuchasz? Nie, wiem, to to jest nocny kochanek, szczerze mówiąc. Uczciwie przyznam, jawor, pytasz. Nelik no ban, no ban. Żag jest najefektyw najefektywniejszą, najefektywniejszą. Piszesz, aha. Już miałem, miałem ban dawać, bo myślałem, że piszesz najefektowniejszą. Tu no dobra. No tak, Rudzow sepultura, Rafał Rudkowski podpowiada. Tak, więc tak, yy, ale tutaj zboczyliśmy z tematu. Mejem, Emperor, Batory i tym podobne. Mejem trochę tak, Emperor trochę tak, Batory nie. Yy, ja lubiłem jeszcze Dimu Borgir za tamtych czasów. Cradle of Filth trochę lubiłem, chociaż to już było trochę wtedy uznawane takie za komercję, ale był taki zespół, taki wydaje mi się najbardziej surowy z tych, które znałem. Nie wiem, czy on jeszcze istnieje, bo już dawno z dziobelstwa wyrosłem. Yy, nazywał się Dayside. Deicide. De Nie Decide, tylko Dayside. De Decide. Tam była kiedyś afera wśród takich, wiecie, zaprawionych w bojach fanów tego Tego będu Tego zespołu Otóż wynikła ona chyba z tego Pamiętam, że podczas jakiegoś koncertu Jakoby korzystali Ten wokalista Korzystał, jak to się nazywa To co zmienia Modyfikuje twój głos Jak to się nazywa Cholera, nie wiem jak to się nazywa W każdym razie Co o mnie mówisz? Nie pamiętam jak to się nazywa, ale była afera, no bo oni byli tacy ultra surowi i nie mogli sobie pozwolić na jakieś elektroniczne wstawki. No i potem ten chłop się, z tego co pamiętam, tłumaczył, że to, no, to, to nieprawda, że on nie stosował, nie stosował tych modyfikacji głosu. Więc, no, taka ciekawostka. Cannibal Corps, tak, byłem. O, na Pan tak. Chociaż na Pan Dev trochę lubiłem, trochę nie. Ale na kanibalach nawet byłem, na koncertach. Tu w Polsce gdzieś grali. Tak. Modulator, podpowiadacie, że to się nazywa modulator. Ha! Lechistański świt, podpowiada. Dayside nadal istnieje, Glenn Benton, tak się nazywa ten wokalista najwyraźniej, ma się dobrze i grają całkiem fajne koncerty. Lechistański świcie, a nadal są tak niszowi jak... Ile to było? 25 lat temu? Tak. Miałem różne etapy, jeśli chodzi o... Kurde, zre... zeszliśmy na tematy. Rammsteina kiedyś lubiłem, Nadal uważam, że takie rytmiczne jest w miarę. Da się to posłuchać, jeżeli chcecie trochę. Tu, 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 tu. E... Guano Apes nawet miałem taki etap, że lubiłem Guano Apes, to już później trochę. Teraz naprawdę jest mi... bez wielkiej różnicy. Jak mi wpada w ucho, to jest w miarę dobre. Jak mi nie wpada, to nie jest dobre i tyle. Lechistański świat wyjaśnia w temacie Dayside'u. Wiesz, no są legendą death Metalu: raczej kluby na kilkaset osób niż piwnice. Czyli się skomercjalizowali. Żartuję oczywiście. No dobra. Dobra, zostawmy temat muzyki. Chociaż skoro tak. Czekajcie, sekunda. Sekundkę. No, Munspela też graliśmy. Tak, Munspela, lubiłem Munspela. Starego Munspela, wtedy sprzed 20 lat. Dobra. A zatem, <grym> Jawor, jak jesteśmy w temacie muzyki, to jakie jest Twoje ulubione wyjście, podkład muzyczny do wyjścia w całym MMA? Yy... Nie mam takiego jednego, które potrafiłbym natychmiast wskazać. Musiałbym przewertować historię MMA i wtedy bym pewnie coś wybrał. Na szybko przychodzi mi na pewno Fiodor, wyjścia Fiodora Jemelienki. Klimatyczne były też bardzo dla mnie te tekniawy do wyjścia Shoguna, Szoguna-Ruły. John Jones, I'm coming home, czy jakkolwiek ta pisyka się nazywa. Do momentu aż wchodzi te. Yomeny yo i rap, bo generalnie wszystko rozumiem, ale rzeczywiście dobra. Jest jedna, jedna muzyka, której nie słucham i, i raczej nigdy nie będę słuchał, bo już to jest rap. Rap niestety kompletnie nie dla mnie. Nigdy nie był dla mnie, nie jest dla mnie, nie będzie dla mnie. Więc ta piosenka rzeczywiście, do której wychodził John Jones, do momentu aż wchodzi rap, tak to nazywam, to miało też swój klimat. Ma klimat na pewno z tych aktualnych Alex Pereira i jego Sepultura. Na pewno jakby się tu podali jakieś inne przykłady, to też bym powiedział, że o to faktycznie, o rzeczywiście jeszcze to. Ale przychodzi mi na szybko właśnie Tekniawa Szuguna i Fiodor Jimanienko i ta jego piosenka rosyjska. Jak ona się zwała? Nie pamiętam, ale wiecie o co chodzi. <grych> Eryk Niciewski. Dawaj na ring Bartku, czy Raul Tutarauli to jedyny zawodnik, który może w jakiś sposób zagrozić Parnasowi? Moim zdaniem Raul Tutarauli nie zagroziłby Parnasowi Znaczy, kurczę, wiadomo, MMA i tak dalej, ale na papierze nie miałby większych szans Dobra, yy, powróćmy do tematu właściwego A tymże tematem jest póki co MMA W sumie o muzyce też moglibyśmy dużo długo gadać bo kiedyś rzeczywiście to mnie to bardzo interesowało. Ale nie czas i miejsce do tego. Otóż wyjście Perego. Wyjścia Perego dobra. Dobre są, ale mnie też podobały się wyjścia jego przeciwnika. Wtedy co zaczął tańczyć. czecze. Kto to wychodził do reczecze. Ten Brazylijczyk. Wiecie o kim mówię. Pokonał naszego. Piotra Halmana swego czasu jestem mistrzem. Czy według pana Gamrod Arman, Islam to przyszłe top 3 lekkiej? No, Islam to już jest top 3 lekkiej, A Borys Niedźwiadek Metalika. No, ja się wychowywałem wśród ludzi, którzy uwielbiali Metalikę. Do, do mnie to nie trafiało za bardzo Slipknot Nie To jakiś to Zalatywał nu metalem Systemowe down Mieli tą jedną dobrą piosenkę Ale Nu metalu Czy jakkolwiek to się zwie Nie znosiłem Czyli tych wszystkich Nawet nie potrafię tego wymienić Ale jak słyszę to wiem I przełączam Kacpras, będziesz coś mówił o występie Brzeskiego? Nie, dzisiaj rozmawiamy o death metalu i black metalu. I wszyscy, w, sumie, w sumie ten metal od, jak on się nazywa? Yy, melodyjny metal, jak to jest taki słynny zespół szwedzki, albo cholera, może to nie był szwedzki, może fi, nie fiński z Finlandii. Też mi się podobał. Miałem takie etap, że mi się bardzo podobały ich piosenki, takie były skoczne, ale metalowe. Jak już to się nazywał? Słynny zespół, kurde, miałem z dwie albo trzy płyty, już nie pamiętam. Ale wiecie o, o czym mówię. Dobra, yy, przejdźmy. Słuchajcie, zróbmy to tak. Pomówmy teraz o walce yy, Łukasza Brzeskiego, potem o walce wieczoru UFC, a potem o czterech ostatnich pojedynkach KSW i na tym zamkniemy dzisiejsze rozmówki. Myślę, że to uczciwe podejście do tematu. Whiskey in the Jar podobało mi się. No jest to taka ponadczasowa trochę piosenka. Jest kilka takich piosenek metaliki, które zapadają w pamięć i nawet teraz chętnie bym ich posłuchał. Yy, oczywiście zapomniałem nazw, nazw tych piosenek, tytułów. Khalidowa, najlepsze piosenki. Children of Bodom, Goose Hunter, jasny gwieńc, jesteś ekspertem. Tak, chodziło mi o Children of Bodom, dokładnie tak. Kurde, aż sobie muszę przypomnieć ich, bo nie, nie słyszałem, nie słuchałem ich od 10 albo 15 lat, a niektóre utwory były bardzo wpadające w ucho. Nightwish, Nightwish trochę kojarzę, ma też swoje dobre te fragmenty, te utwory, ale te najbardziej popularne. Nigdy nie słuchałem całej płyty uczciwie Nightwish'u. I jeszcze, jeszcze jeden zespół taki instrumentalny z chórkami, właśnie. Kurde. Nie Dream Theater, bo był też Dream Theater, ale hmm, jaką płytę ja ci kupiłem kiedyś? Tiamat, o Tiamat też. Nie, nie, to, to nie był Tiamat. Terion, o Terion. Kurde, kobita moja lepiej to pamięta, chociaż nigdy metalu nie lubiła, niż ja. Terion, Tiamat, tak, Terion rzeczywiście. Na, na koncercie Teriona chyba... Byli, byliśmy na koncercie Teriona? No to wrażenia były pozytywne, ponieważ oni mają te swoje... Mieli przynajmniej, oj jeszcze istnieją, tego nie wiem. Mieli te swoje chórki. Yy, I taka monumentalna była to muzyka, więc tak. To było dobre, Terion. Tiamat w sumie też lubię, bo teraz chyba, jeżeli jeżeli Tiamat to jest to, co myślę, że to, co jest. <laughs> Dobra. Dobra, jasny gwint. Jedzek. Panowie, można o MMA? Zagadują mnie tutaj o tym, o muzyce, więc. A MMA, ileż można o tym MMA gadać? Wszędzie, gdzie nie ten, MMA. Dobra, a zatem. In Flames, Goose Hunter, nie. Nie. Coś słyszałem, ale nigdy tego nawet... Chyba się o to otarłem, że tak powiem. Więc nie. Ale już. Marcin... Szałoński, MMA? Ale to nie jest kolego podcastu MMA. Przemysław Zdziembelski, byku, ale dawno nie było, ale masz karabiny, pozdro. Co ty mówisz, Przemysławie? Bóg, Bóg ci zapłać, ale nie byłem na siłowni prawie cały tydzień teraz, bo tak mi wyskakiwało, ale od przyszłego wracam uczciwie. Tak to wcześniej chodziłem. Ale teraz taki tydzień był, że cholera, nie miałem kiedy za bardzo. Theater of Tragedy, o tak. To też, to też lubiłem. Więc kurde, łączyłem różne, różne rzeczy i jakieś właśnie te wszystkie black metale, death metale z jakimiś melodyjnymi, jakimiś techniawymi. Dobra. <grytanie> Jadzek. Dwa tygodnie nie było live'a, już miałem zażalenie pisać. Święta to spowodowały, święta to spowodowały. Eryk Niciejewski. Jaki rekord na klaty? Nigdy nie podnosiłem na rekord. Raz podniosłem, podnosiłem chyba 105, podniosłem to dwa razy. I tyle. I nigdy więcej nie targałem się, bo tak jakoś czuję się trochę niepewnie, jak tam. Chętnie sobie macham jakimiś innymi, ale to było 105 dwa razy i nigdy więcej nie, nie podchodziłem do nigdy więcej. Szałyski, ale prowadzisz kanał MMA. W sumie celna uwaga. Mateusz 156. Proponuje i cover w temacie muzyki. Kurde. To o czym mamy gadać Dobra, poważnie rzecz, rzecz ujmując yy, Łukasz Brzeski Tylko już muszę przestać patrzeć na czat Bo zaraz pojawi się jakiś inny zespół I będę gadał o tym zespole A zatem, tak, Łukasz Brzeski Otóż Z jednej strony Jestem zadowolony z, ze swojej prognozy Pod kątem przebiegu tego pojedynku Natomiast Ostateczny typ Przestrzeliłem, i to okrutnie Może nie okrutnie, ale Stawiałem na Waltera Walkera. Otóż generalnie to, tę zapowiedź pojedynku, którą widzieliście pewnie, jeżeli ktoś czytał na lowkingu, czyli analizę, prognozę i typ można zamknąć w takim sformułowaniu, które tam pozwoliłem sobie użyć, a mianowicie Łukasz Brzeski jest, ma za, słabo, za słabą moc w pięściach, aby skończyć Waltera Walkera na nogach, a Walter Walker ma za słabą technikę, aby skończyć Łukasza Brzeskiego w parterze. I to się potwierdziło. I to się potwierdziło. Dlatego na przykład dlatego na przykład w przeglądzie bugmacherskim yy, polecałem zadumać się nad graniem na powyżej 1,5 rundy oraz powyżej 2,5 rund. Ponieważ sądziłem, że ta walka rozstrzygnie się po prostu na kartach sędziowskich, dlatego że jak mówię, Brzeski znacznie lepszy w stójce, ale finisherem tam absolutnie nie jest. Walker znacznie cięższy, silniejszy w parterze, ale technicznie lebiega, więc też skończyć Brzeskiego nie będzie w stanie. I w sumie tak było mniej więcej. Tyle, że wynik był inny niż prognozowałem, bo spodziewałem się, że jednak decyzją wygra to Walter Walker, który przeleży odpowiednio długo Łukasza Brzeskiego i w ten sposób zapewni sobie zwycięstwo na kartach sędziowskich, a tymczasem sędziowie w mojej ocenie uczciwie podeszli do tematu i wypunktowali ten pojedynek dla Łukasza Brzeskiego. Pierwsza runda była chyba, inaczej powiem, dla mnie jednoznaczna, absolutnie jednoznaczna, była runda druga. Przyznałem ją Łukaszowi Brzeskiemu i tutaj sytuacja była nieskomplikowana. Były tam jakieś chyba obalenia chwilowe ze strony Walkera, z których Praktycznie nic nie wynikało. W stójce natomiast zdecydowanie skuteczniejszy, aktywniejszy, agresywniejszy był Łukasz Brzeski, więc runda druga dla mnie nie da się tego yy, nie wypunktować dla Łukasza Brzeskiego. Pierwsza była odrobinę problematyczna, dlatego że początek należał trochę właśnie do. Yy, początek albo środek, już nie pamiętam. W każdym razie Walker miał swoje momenty pod kątem parterowym, To znaczy długimi fragmentami kontrolował Polaka, i zmieścił tam jednak kilka uderzeń. Nie wiem, czy było ich 5 czy 10, nie były one szczególnie znaczące, ale były. Coś tam zrobił. W stójce skuteczniejszy był Łukasz, i generalnie po tej pierwszej rundzie sądziłem, że to może być 50-50. Albo dla Łukasza, albo dla Waltera. Sędziowie ostatecznie, wszyscy, jednogłośnie, znaczy wszyscy jednogłośnie, jak wszyscy to wszyscy wskazali, uznali, że ta pierwsza runda. Hmm, Powinna była paść łupem Łukasza Brzeskiego. Drugą, wszyscy też uczciwie, i tutaj, jak mówię, żadnej innej opcji nie było, przyznali Polakowi, i trzecią zgodnie przyznali Walterowi Walkerowi. W mojej ocenie była ona znacznie bardziej wyrównana od drugiej, bo, jak mówię, druga była absolutnie jednoznaczna i tutaj nie ma dyskusji. W trzeciej nie byłem pewien, kto wygra, szczerze mówiąc, komu ją przyznać. Potrafiłem sobie wyobrazić scenariusz, w którym sędziowie przyznaliby ją jednak e jednak Łukaszowi Brzeskiemu, choć były tam rzeczywiście fragmenty, w których ta końcówka, ta końcówka w wykonaniu Łukasza Brzeskiego, w której podniósł się, był na górze i gdyby utrzymał się jeszcze te 10, 15 chyba, czy 20 sekund, nie pamiętam, na górze zadał jeszcze, nie wiem, 3, 4, 5 uderzeń, to prawdopodobnie także tę rundę wygrałby na kartach punktowych. Natomiast okazało się, okazuje się, że nie miało to żadnego znaczenia ponieważ y, pierwsze dwie rundy wygrał u wszystkich, więc bez względu na wynik trzeciej, i tak skończyłby w glorii zwycięzcy. Nie słuchałem natomiast y, komentarza zagranicznego, myślę, że dzisiaj jeszcze, jak zdążę, myślę, że może zdążę, to sobie odświeżę, jestem ciekaw, jak komentowali tę walkę, nawet nie wiem, kto komentował, nie pamiętam. Chyba Bisping był, chyba był Anika, chyba nie było, tylko Bisping, y, Fitzgerald i ktoś jeszcze. Kto tam jeszcze? I nie Felder czasem? Chyba Felder. Więc widziałem tylko ten fragment, w którym daj do zrozumienia, a przynajmniej tak to odebrałem, bo nie, nie jestem pewien o co chodziło dokładnie, ale wydaje mi się, że chodziło o fragment, w którym Łukasz Brzeski w końcówce walki odwrócił pozycję, znalazł się na górze, by dosłownie kilka sekund później z powrotem znaleźć się na dole. Więc oni chyba uśmiechnęli się z niedowierzaniem na zasadzie, jasny gwint, co tu się dzieje, o co tu chodzi. Tak mi się wydaje, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Yy, czy ten uśmiech zostaw z przeglątem? Zostaw. Czy ten uśmiech tych yy, trzech komentatorów, i to ich, ta ich mina What the fuck, czy dotyczyła właśnie tego fragmentu, w którym Łukasz Brzeski odzyskał pozycję, a chwilę potem ją stracił. Bo jestem ciekaw. Na co konkretnie oni tak właśnie zareagowali? <laughs> I teraz tak, jeśli chodzi o ten pojedynek Łukasza Brzeskiego z Walterem, Walterem cholera, Walterem Walkerem. Otóż z jednej strony zwycięzców się nie sądzi. Natomiast gdybyśmy podchodzili na zasadzie, że zwycięzców się nie sądzi, a przegrał to przegrał na H dążyć temat, to wtedy generalnie nie ma o czym w tym MMA gadać. No, skoro patrzymy tylko na suchy wynik i nie liczy się nic więcej, to byłoby strasznie nudno. Dlatego z jednej strony, owszem, zwycięzców się nie sądzi. Łukasz Brzeski odniósł niezwykle cenne zwycięstwo, które być może, do tego wrócimy, być może zagwarantujemy mu przedłużenie kontraktu z UFC, ale też, nie oszukujmy się, ten pojedynek stał na piekielnie niskim poziomie, nawet jak na kategorię ciężką, a wiemy, że w tej kategorii ciężkiej tutaj. Yy, Margines nieporadności, jaki, na jaki zawodnicy mogą sobie pozwolić, nie będąc wyśmiewanymi przez fanów oraz ekspertów większych i mniejszych, jest naprawdę duży. Możesz tu robić różne głupoty w kategorii ciężkiej i raczej nikt się z Ciebie nie będzie śmiał. No ale tutaj było to bardzo słaba walka. Oglądało się ciężko. Dobrze oglądało się pod kątem tylko i wyłącznie tym patriotycznym, polskim. No bo jednak te emocje były, bo walczył. Jeżeli ktoś tutaj poczuwa się oczywiście do jakiegoś patriotyzmu, bo nie mówimy o internacjonalach e, i obywatelach świata, którzy mają w głębokim poważaniu z jaką flagą kto wychodzi, wszyscy ludzie są tacy sami i tak dalej. Nie mamy żadnej e, więzi kulturowej, tradycyjnej ze swoimi patriotami, więc jeżeli ktoś z takim podejściem podchodzi do tego pojedynku to oczywiście to była okrutna nuda i szkoda gadać no ale z punktu widzenia tutaj ludzi elementarnie przyzwoitych to tych emocji trochę było, bo walczył jednak Polak walczyło o utrzymanie w UFC, więc yy, byliśmy w stanie, a przynajmniej ja byłem w stanie wybaczyć mu odrobinę więcej wygrał zasłużenie czy natomiast jego kontrakt z UFC zostanie przedłużony słuchajcie z jednej strony Prawda jest taka, że w kategorii ciężkiej wielu dobrych zawodników nie ma. Generalnie nie ma wielu zawodników, więc każdy, który potrafi się bić na jakimś tam poziomie, nieszczególnie nawet wysokim, porównując oczywiście z elitą, no to jest cennym nabytkiem i trzeba go trzymać. Z drugiej zaś strony, no ten pojedynek był tak słaby, że myślę, że czy ktokolwiek z Was, spadłby z krzesła, gdyby się okazało, że jednak matchmakerzy UFC tego czterowalkowego kontraktu Łukasza Brzeskiego nie przedłużą. no, Ja bym jednak tutaj, brew bym może minimalnie uniósł, ale absolutnie szczęka na podłogę by mi nie spadła. No bo nie było, to nie była dobra walka. Ciosy, jasne był skuteczniejszy Łukasz Brzeski, ale czy po którymkolwiek ciosie Walter Walker był uczciwie naruszony? Były oczywiście takie uderzenia, po których trochę się odwracał bokiem. No jak to zawodnik, który nie jest przyzwyczajony do walki i który wojuje relatywnie niedługo, bo przypomnę, że on trenuje MMA, w ogóle zaczął treningi MMA niespełna 5 lat temu i to było widać. Ale myślę, że naprawdę nikt ani w Polsce, ani na świecie nie byłby szczególnie zdziwiony, gdyby jednak, gdyby jednak nie dostał już swojej szansy Łukasz Brzeski. Natomiast jeżeli ją dostanie, to nie sądzę, aby dostał jakąś. Dużą podwyżkę. Pamiętajcie, że on jest na kontrakcie z kontendera. To jest chyba 8,8 8 albo 10,10, 10, już nie pamiętam. Jedno z tych. Więc teraz, jeżeli wygrał, to prawdopodobnie o 2000 mu podskoczyło. 2000 za walkę i za zwycięstwo, drugie dwa. Czy też, no zależy, niektórzy mają inaczej, ale na ogół bywa to, że to jest 2,2 2 albo 3,3. 3. Więc jeżeli dostanie tę ofertę przedłużenia kontraktu, to na pewno nie będzie tam szaleństwa finansowego. Prawdopodobnie będzie minimalna podwyżka. No ale to mu pewnie wystarczy, tak mi się wydaje, Łukaszowi Brzeskiemu, no bo chodzi o to, aby zostać w tym UFC jednak. Czy Walker zostanie? Krystian Kucharczyk. Myślę, że masz rację, że Krystian... że Walker zostanie, ale no nie mam jednak większych wątpliwości, że to będzie walka ostatniej szansy dla Waltera Walkera. Eli czy w potencjalnej walce Defris przejechałby się po Brzeskim? Nie wiem, czy przejechałby się, ale na pewno faworyzowałbym fila defrisa. W.E. nie było oparna się. Mówimy o Łukaszu Brzeskim. Tak, Jadzek piszesz, na plus, że Łukasz poszedł agresywnie od, o, do przodu od początku, szkoda tylko, że zapominać o tym, że może znaleźć się na plecach. No tak, pod kątem defensywy zapaśniczej, no to Łukasz Brzeski wyglądał bardzo, bardzo słabo. Walter Walker był jednak no, większy, silniejszy, cięższy jakieś 15 kg. Łukaszowi oddać trzeba, że nie dawał sobie zrobić krzywdy w tym parterze i że był w stanie wracać na nogi, to na pewno na plus. Natomiast pewnie jakikolwiek zawodnik z trochę lepszą kontrolą po prostu lepszą techniką parterową i wtedy Łukasz Brzeski będzie miał problemy. Oczywiście nadzieja w tym, że wtedy będzie w stanie powstrzymywać zapędy zapaśnicze swoich rywali, no ale na pewno zapasy tutaj nie wypadły dobrze w wykonaniu Łukasza Brzeskiego. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą aktywność, to prawda to jest, rzeczywiście Łukasz Brzeski wyszedł tam bez cienia bojaźni, bez respektu dla Potężnego rosyjskiego Brazylijczyka. Nacierał, chętnie rozpuszczał ręce, szukał kombinacji, natomiast yy, takich czystych, precyzyjnych, mocnych ciosów to chyba tam nie było szczególnie dużo. Bo, bo jednak yy, trudno jest, jest przedrzeć się przez gardę przeciwnika, który skupia się w szermierce na pięści i kopnięcia niemal wyłącznie na defensywie. No a ten walker taki trochę był. Że jednak jak się bronił, no to się bronił całym sobą, czyli garda wysoko, tutaj barki wysoko, skulony, uciekał, więc. Trudno było trochę przedrzeć się przez to jego zasieki defensywne. Owszem, próbował często podbródków. Łukasz Brzeski pewnie niektóre dochodziły celu, ale jak mówię, nie miałem wrażenia. No, może jedna, jedna była taka akcja, w której w te poczynania Walkera wdało się więcej paniki niż zazwyczaj. Generalnie było sporo paniki, ale taki moment, że taki wydawał się już przykurczony, jakby gotowy, żeby go tutaj upiec w cudzysłowie, to chyba jedna taka sytuacja była, ale w większości no to jednak starał się od czasu do czasu odpowiadać i nawet trafiał. Była, pamiętam, że chyba w drugiej albo trzeciej rundzie taka jedna akcja, w której chyba Łukasz Brzeski odczuł mocno to uderzenie, jakiś sierp, jakiś cep Walkera, bo na kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund oddał pole. Bo generalnie tutaj Łukasz był zawodnikiem agresywniejszym, wywierającym presję i zmuszającym rywala do walki ze wstecznego. Tak. Łukasz Brzeski będzie na, z dużym prawdopodobieństwem w Koloseum w czwartek, więc będzie okazja z nim porozmawiać. Czy mam nadzieję, że będzie? Patrzę, co piszecie. Asek. Dobry wieczór, redaktorze. Czy dziś, czy dziś będzie więcej o UFC 300? W sumie tak zapowiadałem. Aseku. Asku. Aseku. Natomiast, czy zdążymy? Oto jest pytanie. Mamy dopiero Łukasza Brzyskiego za sobą. Króciutko o walce wieczoru potem o czterech, czterech walkach gali KSW 93 i potem jak Bóg da to może coś o UFC 300 powiemy natomiast mówiłem już o UFC 300 pod kątem walki, na którą czekam najbardziej, starając się wyjaśnić dlaczego to jest walka wieczoru czyli starcie Pereira z Hillem. Krystian Kucharczyk Brzeski do półciężkiej opinia tak, moja odpowiedź brzmi tak, waży 106 kg tak powiedział podczas konferencji prasowej po gali a wydaje się, że ma z czego jeszcze trochę zbić, więc myślę, że półciężka to byłby ciekawy krok. Ciekawy krok. Chociaż wtedy oczywiście straciłby część swoich atutów. Na przykład szybkość. Pracę na nogach całkiem niezłą. Halina kiepska. Co też pani tu opowiada, pani Halino? W sumie to więcej było gadania o starych zespołach muzycznych. No nie wiem. o mu zespołach muzycznych to było z pół godziny nie więcej. Nie przesadzajmy. Nie róbmy afery, pani Halino. <grym> e, dobra. Na czym to ja skończyłem? Tak. Walka wieczoru. Ignacio Bahamondes. Zanim walka wieczoru. Dobry występ Ignacio Bachamondesa. Czyli czyk ma świetne gabaryty. Dobrą defensywę zapaśniczą, chociaż był obalany przez Ludowita Kleina, o ile pamiętam Nieciekawy półdystans, ale srogi clinch 26 bodajże lat na karku Mogą być z niego ludzie, ale czy będą, zobaczymy Dobra, przejdźmy do walki wieczoru Tam, że Brendan Allen stanął do rewanżu z Chrisem Curtisem Stawiałem tutaj na Brendana Alena, chyba decyzją, tak mi się wydaje. Bookmacherską uważałem, że znacznie ciekawszy jest Chris Curtis, ponieważ kurs na niego wynosił chyba prawie 2,60, a dawałem mu, a widziałem to w zasadzie jako 51,49, więc kurs na Curtis'a był w mojej ocenie interesujący i godny zadumy. Natomiast pierwszym, co mnie zaniepokoiło, może wyszło to już, wiecie, podczas konferencji prasowej przed walką, ale jako, że jej nie słuchałem, tego nie wiem, natomiast Pierwszym, na co zwróciłem uwagę przy wyjściu Chrisa Curtisa, był brak Szona Stricklanda. Wydaje mi się, że zabrakło tutaj trochę tego Szona Stricklanda. Jeżeli pamiętacie, to w pierwszej walce, jaką toczyli, Sean Strickland wykonał połowę roboty. Wykonał połowę roboty, sprawiając, że ten Brendan Allen w dużej mierze skupiony był właśnie na tych krytycznych, delikatnie rzecz ujmując, uwagach. Ze strony wspierającego Krisa Curtisa, Sean a Stricklanda, aniżeli na walce. Tutaj natomiast tego Szona Stricklanda zabrakło. Jasne, z tego co słyszałem, to Brendan Allen zakopał topór wojenny z Seanem Stricklandem, ale jednocześnie nie mam wątpliwości, że gdyby ten Sean Strickland zawitał do narożnika Krisa Curtisa na tenże rewanż, to ciszy w tym, że narożniku by nie zachowywał. I myślę, że mogłoby to odbić się na mentalu Brendan'a Alena. Natomiast tego Chris'a, tego Sean'a Strickland'a zabrakło. To był taki zły prognostyk. Natomiast walka była wyrównana. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, nie, nie wydaje mi się, to wiem, o ile dobrze zapamiętałem karty punktowe. Otóż, gdyby nie końcówka tej rundy piątej, czy końcówka całej walki, w której Chris Curtis doznał chyba zerwania mięśnia, któregoś tam w udzie, nie wiem którego. To wydaje mi się w każdym razie, że gdyby nie ta końcówka, to u jednego z sędziów ta runda mogłaby pójść na konto właśnie Chrisa Curtis'a, bo w piątej rundzie, nie oszukujmy się, Chris Curtis wyglądał lepiej. I wtedy generalnie ta walka padłaby łupem właśnie Curtis'a. Natomiast fakt, że w ostatnich sekundach spędził je na siatce, ledwie żyw, jego mowa ciała była dramatyczna. Wydawało się, że walczy o przetrwanie i to nawet nie walczy, tylko liczny jakiś cud. Podczas gdy Brendan Allen rozpuszczał ręce. Otóż wydaje mi się, że ta końcówka mogła przeważyć o tym, że ten jeden z tych sędziów wypunktował tę rundę właśnie dla Brendana Allena. A gdyby tak nie zrobił, to wtedy Wiktoria przypadłaby w udziale Chrisowi Curtisowi. To dla Allena? Czy powrót do walki z Wetorem, czy może Kanonier? Wolałbym Kanoniera, szczerze mówiąc. Wetory go zostawmy. Wiem, że teraz Wetory tutaj szaleje i domaga się tej walki z powrotem. Jakieś uzasadnienie to ma, no bo mimo wszystko, nie wiem nawet czy Chris Curtis był w rankingu teraz. W każdym razie chodzi o to, że Brendan Ale nie pokonał zawodnika, który byłby nad nim, który byłby w czołówce, tylko z miejsca, nie wiem, 11-12. O ile w ogóle, są zaraz sprawdzę, o ile w ogóle jest w rankingu Curtis, sprawdźmy. Tak, jest na 14 miejscu, więc więc zawodnik szósty Allen pokonał zawodnika 14 Chris'a Curtis'a, więc teoretycznie walka z piątym Vetorim nadal ma sens. Chociaż sam myślę, że nie jest nią szczególnie zainteresowany, zresztą mignęły mi tu jakieś właśnie wypowiedzi Allena, który stwierdził, że nie ma znaczenia. Że Wetor nie ma już znaczenia. Dobra, słuchajcie. Przejdźmy do gali KSW, co też tam się działo, która to była ta czwarta walka od końca. Generalnie, nie oszukujmy się, tę galę oceniam jako jasny gwint. 3 na 10, 4 na 10 to w absolutnych porywach. Wyjaśnię Wam jeszcze dlaczego. Otóż pierwsze cztery walki, czy też 5, zaraz, żebym miał tutaj świadomość i nie opowiadał dyrdymałów, zbyt dużych oczywiście. Już, tak tutaj mamy wyniki, zobaczmy. Co tam? Flore czy Fiore Hani i Sandrem Sukar. Elhadzin Diae Bivola pokonał. Dramatyczna walka. Alfan Rochella pokonał Kenji Bartoluciego. Słaba walka. Aimad Gui pokonał Francisco Barrio. Jasny gwint. Light Zerhouni pokonał Bubakara Niakate. Bubakara Niakate z bilansem 9-6, A Zerhouni ma teraz 13-8. Dobra, zrobił co miał zrobić. To była pierwsza walka, która, ok, coś tu się wydarzyło. Zapamiętamy to chociaż na chwilę. Jakiś tutaj człowiek obeznany z językiem francuskim. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale może tutaj mamy jakiegoś Francuza na czacie. Yy, powiedział, napisał na X, czyli na Twitterze, że ten leader to tutaj nieszczególnie szanuje KSW. Jakoby w tym wywiadzie udzielonym zaraz po zwycięstwie yy, powiedział z taką pewną pogardą do KSW. Żeby dawali mu szybko jakiegoś kolejnego zawodnika albo pas, bo on nie ma czasu, ma inne rzeczy do roboty, dawać mu jakiegoś Polaka. Tak tutaj sympatii, myślę, naszej takimi wypowiedziami nie zjednał, jeśli rzeczywiście tak się wypowiedział. Podobno, w podobnym tonie wypowiedział się także po yy, tym pierwszym zwycięstwie nad Bartoszem Fabińskim. Bardzo nieładnie, nie będziemy mu tutaj już kibicować. Jeżeli ktokolwiek był na tyle nieprzyzwoity, aby mu kiedykolwiek kibicować. Ale dobra, zostawmy to, dobra Michał Martinek pokonał Prince'a Ounullaha. Słuchajcie, zdziwiłem się Nie będę ukrywał, że Było inaczej, bo nie było inaczej Zdziwiłem się, owszem Bo prognozowałem, że Martinek to wygra Ale na kartach sędziowskich No Martinek to nie jest typ zawodnika, który dysponowałby Nokautującym uderzeniem Ani nawet nie jest to typ zawodnika, który często Odpalałby jakieś mocne ciosy No nie, to jest zawodnik, który opiera Swoją grę na mobilności Hasaniu do lewej, do prawej, czyli dokładnie na tym samym, na czym powiedziałem wcześniej, oraz na punktowaniu z obu pozycji, klasycznej, odwrotnej. I stawiałem na niego, bo wydawało mi się po prostu, że jest lepszy w każdej płaszczyźnie. Nawet jeżeli by spróbował zapasów, to prawdopodobnie tam też rozdawałby karty. Prince Aon bilans 18-12, teraz patrzę, no skąd oni go wynaleźli. Rozumiem, kategoria ciężka, tutaj mało dużych chłopów, którzy potrafią się bić, albo byliby zainteresowani walką, więc okej. Okay. Walka przeciętna, nokaut ładny. Moim, miałem wrażenie, że przerwanie trochę przedwczesne, jednak, mimo wszystko, chociaż i tak ta walka układała się pod dyktantem Martinka, więc prędzej czy później być może doszłoby do tego nokautu. Może, gdyby sędzia nie wkroczył wtedy, właśnie zaraz po tym ciosie posyłającym Francuza. Na deski To być może rzeczywiście Martynek by go dobił z góry Wydaje mi się, że jednak zabrakło tych dwóch, trzech uderzeń z góry Żeby to tak uczciwie przerwać Ale absolutnie szat Rozdzierać W tym temacie nie zamierzam Martynek był lepszy, wygrał zasłużenie Wraca do gry, jego bilans w KSW to teraz 2-2 Jako, że kategoria ciężka jest Jaka jest No to to zwycięstwo Czecha oznacza, że powoli Gdzieś tutaj <laughs> wraca w okolice Rozgrywki o pas mistrzowskiej Kategorii ciężkiej i tyle. Madars Fleminas pokonał Artura Szczepaniaka przez knockout. Ta walka już była całkiem niezła, działo się tam sporo. Knockout absolutnie rewelacyjny. Jak najbardziej może kandydować do miana knockoutu roku w KSW. Może w ogóle na polskiej scenie, chociaż to była gala we Francji, ale jeżeli przyjmiemy, że KSW jest polskie, a z tego co wiem, to jest polskie, to tak, to ten knockout był piękny. Kapitalny, taki spotkaniowy, frontalny łokieć Rodem trochę z Muay Thai Rzadko spotykana technika, mimo wszystko Na galach MMA A tutaj ten łokieć wszedł absolutnie czysto Arturowi Szczepaniakowi Wywróciły się gałki oczne Po tym jak zainkasowało to uderzenie, owszem Gdy już runął na deski, to się ocknął, ale Nie mam tutaj Najmniejszych obiekcji względem zakończenia tej walki Do tego czasu, słuchajcie nie wiem, kto wygrał na kartach punktowych pierwszą rundę. Wyobrażam sobie zaraz, że Szczepaniak, o ile pamiętam, opis tej walki muszę sobie przypomnieć, bo tak ją opisywałem, jak ją widziałem. Tak, tak. To powinien był ją chyba wygrać właśnie Artur Szczepaniak. Tak, rywa nagrodzają, kręczkie zadowolenie. Tak, te fragmenty partrowe w stójce się tak jakoś szczególnie dużo nie działo. Generalnie stawiałem tutaj na, przepraszam, przepraszam, Szczepaniaka, ale bez żadnego przekonania. Wydawało mi się, że te kursy bukmacherskie, faworyzujące dość wyraźnie jednak Polaka, są kompletnie przesadzone. Dlatego przede wszystkim, że yy, dobra, Artur Szczepaniak pokazał się dobrze w tej walce z tym Henrym Fadipę, ale pod kątem kondycyjnym miałem tam spore wątpliwości naprawdę, no Artur trochę opiera swoją grę na takich krótkich, intensywnych ostrych zrywach i mam wrażenie, że zapaśniczo dość szybko się męczy tak było przynajmniej w walce z tym Henrym Fadipe natomiast Fleminas to jest zawodnik dobrze dysponowany pod kątem kondycyjnym ponadto w stójce jest niewygodny niezły ma niezły ma gabaryty rusza się trochę tak płochliwie i chaotycznie, ale przez to też jest trudny do rozczytania Walczy odrobinę, mi przypomina wiecie kogo? Odrobinę przypomina mi takiego Krzysztofa Jotkę. Trochę taki miks Krzysztofa Jotki z Eliasem Fiodoru, wczesnym Algemeinem Sterlingiem. Coś ten desen. Taki niepoukładany, chaotyczny, ale też yy, yy, Tomaszem Narkunem. O, ale też taki zawodnik, z którym walczy się trudno w stójce, bo nie do końca wiadomo, co on tutaj zaraz yy, odpali. A zatem tak. Piękny knockout. Szkoda Artura takie życie, ale jego bilanska CSW jest nadal 3-2, więc gdzieś tam w okolicach czołówki rankingu wagi półśredniej pewnie się utrzyma. Zobaczę co piszecie, bo dawno nie patrzyłem. Teraz się boję patrzeć, bo ktoś powie coś, napisze coś o muzyce i co. Patrzę, co piszecie. beholder tibijski. Przeski to zamiast wybrać jakiś klub w Polsce, z którym, z którym sztabem może latać po świecie, to wybrał Czeczenów bez paszportu. W Ankosie dobrze ciężcy, a do umierającego klubu poszedł. Ale słuchaj, tam trochę w tym WCA jest zawodników, z którymi może no. <coughs> pracować. Bardziej w kategorii, bym powiedział, półciężkiej, bo tam jest Patryk Grabowski, no Jan Błachowicz do czasu, aż, aż się wyleczy. No jest Kijańczuk, to jest jeszcze w półciężkiej, w kategorii półciężkiej w WCA? Kogoś pomijam. Wiem, że kogoś pomijam. W kategorii ciężkiej, no tu jest trochę chyba yy, bardziej skomplikowany. Też jest Adaś z Jawora, jest z kategorii ciężkiej, trenuje w WCA. No jest Daniel Omilańczyk, ale Daniel Omilańczyk już jest, już jest na ostatniej prostej swojej kariery. Jest Izu ugonoch pod kątem na pewno kickboxerskim ma wiele do zaoferowania. Są tam sparring par partnerzy jacyś. Owszem, <coughs> kategoria ciężka w Ankosie, ale też zwracam uwagę, że <coughs> Przepraszam, Łukasz Brzeski to jest taki zawodnik trochę właśnie między kategorią ciężką i półciężką, więc myślę, że z tymi półciężkimi, solidnymi jak najbardziej może pracować. Ale rzeczywiście w kategorii ciężkiej Ankos jest chyba tutaj liderem. Chyba, że mi przywołacie jakieś inne nazwiska i mi przekonacie, że tak nie jest, no ale tam jest Tybura, tam jest Andryszak, tam jest Martinek. Tam jest Trabelzi. Już same te cztery nazwiska. Chyba w żadnym innym klubie w Polsce nie znajdziemy lepszych czterech nazwisk w kategorii ciężkiej. Więc tak. Tam na pewno na <laughs> brak sparing partnerów nie mógłby narzekać, jeśli chodzi o wagę ciężką. Dalej. Patrzę, co piszecie. Malika Traore. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Maliko. Blastua. Czy zdziwiło cię, jak odciął taki hajki Waleriu? No nie, nie zdziwiło mnie. Malika Traore wybrała język faktów. Za dużo boomów na karcie. Poziom niektórych aż nie przystoi na KSW. Pani Malika ma rację. Flemina piękne KO, zgadza się. Jedzek, Ostatnie walki uratowały gale. Jedzek, masz rację. Natomiast też dlaczego daję 3 na 10, a nie, nie wiem, 4 czy 5 na 10 ostatecznie, bo to będzie 3 na 10. Dlatego że jakie ostatnie walki uratowały gale? Jedyna walka, jeszcze raz sobie tutaj zerknę. Pierwsze cztery walki, oczywiście dramat. Tak jak mówiłem, szkoda strzępić ryja z całym szacunkiem. Raz, dwa, cztery, tak. Leidzer Hauni pokonał jakiegoś Bubakara, Niakate. Walka do jednej bramki, dramat. Leidzer Hauni też na giganta mi tu nie wygląda. A więc przeciętniak pokonał totalnego słabeusza. Michał Martinek, Michał Martinek pokonał Princa Aululaha. Michał Martinek, ok. Przyzwoity, ciężki. Solidny, ciężki, jak na tutaj warunki europejskie, warunki polskie. Solidny, ciężki, nawet, nawet bym powiedział taki z wyższej półki. Dobra. Walka nie porwała. Prince Aulala, słabiutki, ciężki. Więc taki trochę koncert, i to w cudzysłowie, koncert delikatnym jednego aktora. Mada, Fleminas, Artur Szczepaniak. Dobra, to była uczciwa walka. W miarę wyrównana, poziom zbliżony, podobny, względnie wysoki, jak na KSW. Okej, okay, to była uczciwa, dobra walka. Wilson, Varela, Marian Żółkowski. Okej, okay. zawodnicy na bardzo wysokim poziomie, jak na kategorię lekką, ogólnie nawet jak na standardy europejskie, bym powiedział. Natomiast zakończenie tej walki dawało ogromny niedosyt. No, Zabiło ten pojedynek, za zakończenie. Nie zobaczyliśmy, co by to się wydarzyło, gdyby nie kontuzja. Oczywiście przejdziemy do tej walki, tam do tych świetnych bloków, wareli i tak dalej. No ale pozostał wielki niedosyt. No i mamy walkę wieczoru. Saladin Parnas gra do jednej bramki. Tutaj już uczciwie trzeba powiedzieć, koncert, owszem. Jednego aktora. Więc słuchajcie, lubię walki, w których coś się dzieje. Nie. Nie jest ona toczona do jednej bramki, ale jeden i drugi mają swoje momenty. Takie pojedynki są najciekawsze. Owszem, czasami jak mamy wspaniałego zawodnika z dobrym i ten wspaniały rozdaje karty i wygląda fantastycznie, to też miło się to ogląda i trochę pod tym kątem tego Parnasa się dobrze oglądało. Ale w ogólnym rozrachunku, jak mówię, Martinek pokonał Lebie Lebiegę Fleminas Szczepaniaka. ok, tu było w miarę solidnie. Warela Żukowski wielki niedosyt. No i Parnas rzeczywiście koncert z Mir Mircią. Ale czy to ratuje tę galę, jak mówię, 3 na 10. Patrzę co piszecie. Tak, Halina Kiepska przypomina, że Aymar Gui miał 17-13 przed walką w ten weekend. Ojeje, no masz rację, no oczywiście, słuchajcie, pamiętam nawet jak gościłem w MMA Studio i pytano mi wtedy o tę galę francuską, to już wtedy mówiłem i to już wszyscy tutaj tego się spodziewaliśmy, że będzie ona nafaszerowana jakimiś francuskimi zawodnikami, którzy mieszkają w pobliżu, ewentualnie na dzielnicy są względnie rozpoznawalni, wobec czego z punktu widzenia polskich fanów to będzie słaba gala. No i, ale kurde, to no. jednak mimo wszystko liczyłem na to, że będzie więcej pojedynków polsko-francuskich. I tyle. Tak należałoby zrobić. Słuchajcie, i nie mam wątpliwości, że Wojciech Wryziewski był tego w pełni świadom. Myślę, że gdyby zapytać Wojka, dać mu wolną rękę w zestawieniu tej karty, to rzeczywiście brałby jakiś francuskich zawodników tam, z tamtejszego rejonu i konfrontował ich na przykład właśnie z Polakami. Natomiast z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu nie udało się tych Polaków żadnych e, wyciągnąć na galę we Francji. Jasny gwint. Patrzę, co piszecie. Potiera, ktoś powiedział, że Potiera jest w WC. O, to prawda, to, że jest dobry zawodnik. Znaczy, do, no, no dobry, no. Dobry już. Patrzę, co piszecie. Patrzę, co piszecie. O, Michał Bednarski przypomina Patryk X, jest rzeczywiście, Benek słynny. Domixx, nie, O teraz o Marianie, potem o Parnasie, a potem jak Bóg da, to UFC 300. Chwilę. 47 Art. Bartłomieju, jasny gwint. Kto może być rezerwowym do walki Machaczew kontra Porier? Jasny gwint. 47 Art. To może być Mateusz Gamrot. To może być Mateusz Gamrot. Imponujące są proste. Saladyna, pisze Patryk X. Tak, słuchajcie, piszecie wyprzedzana hala, Halina pisze chyba wyprzedzana hala i Halina, pani Halina Kiepska chyba słusznie, tak sądzę, zaznacza, że Salach w zasadzie sam wyprzedał tę halę, więc yy, więc trochę poszli tutaj, może, może Wojek poszedł taką linią najmniejszego oporu. Otóż yy, trochę jak przypomina mi się <laughs> Dana White i gale w UFC Apex. A już dobra, skoro ESPN płaci nam tyle samo, w Apexie robimy gale po kosztach, to możemy dawać sobie walki, nie ma to żadnego znaczenia, bo pieniądze się zgadzają. I trochę tutaj być może przekleństwem KSW było to, że ta hala się tak szybko, z tego co słyszałem, wyprzedała. To znaczy, że tam. Ileś kilka dni po ogłoszeniu tej gali, to w zasadzie już niewiele biletów pozostało. A zatem nie było determinacji ze strony KSW do tego, aby naprawdę poszukać uczciwych, dobrych zawodników. Tylko brali co każdy w cudzysłowie. Szrot jaki tutaj się napatoczył, bo hala i tak wyprzedana, ale trzeba jeszcze jakieś 8 walk zestawić. Dobra, może ten, może ten, który mnie bierze? Ten bierze 10 tysięcy, euro za dużo. 6 mu zapłacimy, zapytaj. Zgodził się? Zgodził. Dobra, dawaj go na kartę. Jaki ma bilans? 15-12. Dobra. Więc może, gdyby rzeczywiście ta hala się wyprzedawała tak systematycznie, powoli, to determinacja KSW do poszukania jakichś lepszych nazwisk byłaby większa. O ile tam rzeczywiście są dostępne lepsze nazwiska. Z drugiej strony, słuchajcie, hala była pełna, z tego co wiem. Natomiast ta hala liczyła chyba. Ona liczy chyba 8 albo 9 tysięcy, a była dostosowana, ktoś widziałem, że pisał na X do chyba 7 tysięcy. Więc to też nie jest tak, że tutaj było szaleństwo. No, wypełnili całą halę, halę, poszli na małą halę, zrobili co mieli zrobić i tyle. Czy bez salacha też byliby w stanie wypełnić tę halę? Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że może taką małą tak, ale na pewno nie 15 tysięczną. Czy na pewno? Tak sądzę. Peter Mat widzę tutaj mocno, mocno zaczyna swoją obecność na czacie. Od Jasny gwint przez 2S. Patrzę, co piszecie. Warela to ma chyba 4-1 w KSW. O jedzek tak poprawia. Kazieczko pokonało warele. Słuchajcie, jak słuchałem yy, Mariana chyba w dniu z Marianem Żółkowskim, to jakbym słyszał sam siebie, jeśli chodzi o Wilsona Warele. Wilsona Otóż, przed jego debiutem z Maciejem Kazieczką, miałem wrażenie, że ten Wilson Warela to jest kurde naprawdę ciekawy zawodnik i potencjalnie gość z papierami na naprawdę najwyższe laury w KSW. Z kolei, po tej walce stwierdziłem, że jasny gwint, zero szczęki, zero uczciwej defensywy, parter dramatyczny, cholera, gość jest słaby, naprawdę słaby. No a po, potem jeszcze przegrał dwie walki poza KSW, no to już myślałem, dobra, cześć. Ale teraz rzeczywiście nieprawdopodobnie się rozwinął. Yy, I teraz tak z perspektywy czasu stwierdzam, że cholera, może to ten Maciej Kazieczko posiada jednak takie kowadła w pięściach. No bo pamiętacie, tam wtedy chwiał się po każdym uderzeniu niemal. Polskiego zawodnika Wilson Warela. Ale to też jest oczywiście kwestia doświadczenia Lepiej widzisz ciosy, jak lepiej widzisz To lepiej je amortyzujesz Lepiej je przyjmujesz i tak dalej Więc to też może być kwestia doświadczenia Może ta jego szczęka nie jest aż taka zła Zobaczę co piszecie dalej Patrzę co piszecie tak, Patryk X, może jakiś tutaj ekspert, może Halina albo Malika podpowie nam, co jest z tą walką Wareli na Heksagonie za dwa, za dwa miesiące. Ma się odbyć? Naprawdę ma się odbyć? Wiem, że na tapologii ona widnieje już od dawna, ta walka, ale ciekawi mnie ten układ. Jestem pewien, że ktoś pytał o to albo Wojka, albo Martyla Lewandowskiego i co oni tam powiedzieli? Wymieniają się tym Wilsonem Warelom z Heksagonem? Czy jak to wygląda? Dobra, słuchajcie, przejdźmy do co-main eventu. A tamże, powracający po prawie dwuletniej przerwie, Marian Żółkowski stanął w szaranki z Wilsonem Warelą, kroczącym tutaj od zwycięstwa do zwycięstwa. W roli faworyta, niewielkiego, ale jednak, widziałem Mariana Żółkowskiego, bo prognozowałem, że te jego gabaryty, porównywalne do Wareli, ale no już sam fakt, że ma podobne gabaryty jak Warela. Yy, w mojej ocenie stanowił problem dla Francuza, dla Mariana oczywiście do pewnego stopnia też, ale jednak Marian jest zawodnikiem, który czyni lepszy użytek ze swoich długich ramion, aniżeli Wilson Varela. Otóż prognozowałem, że właśnie mieszając mobilność, ciosy proste, obalenia, Marian Żółkowski wygra tę walkę. Także z uwagi, z uwagi na fakt, jak sądzę, że jest to fakt, że pod kątem kondycyjnym Polak jest znacznie lepszy od Wilsona Wareli, który atakuje na ogół krótkimi, krótkimi, ostrymi zrywami, które wymagają sporo energii. Jak uderza, to uderza raczej mocno, jak kopie, to kopie mocno. No, pamiętamy, pamiętacie pewnie walkę z Łukaszem Rajewskim. Ona nie wyglądała najlepiej dla Francuza pod kątem kondycyjnym. Oczywiście jeszcze gorzej wyglądała dla Polaka, ale mimo wszystko... Tam były takie fragmenty nawet z drugiej rundzie, w których miałem wrażenie, że jasny gwint. Warela łapie tutaj zadyszkę powoli. Więc prognozowałem, że Marian Żółkowski przetrwa tę pierwszą rundę, a później powoli zacznie przejmować stery walki w swoje ręce. I szczerze mówiąc, jakkolwiek niepopularna byłaby to aktualnie opinia, to myślę, że w tym kierunku to właśnie zmierzało. Naprawdę. Obejrzałem na spokojnie ten pojedynek dzisiaj, dosłownie dwie godziny temu. No bo wiecie, oglądając go na żywo. Pisząc relacje, to oczywiście pewne rzeczy mi umkną, więc moje, moja ocena może być niedokładnie odzwierciedlająca to, co wydarzyło się w klatce. A zatem obejrzałem na spokojnie to starcie i pierwszą rundę punktowałem dla Mariana. Absolutnie nie twierdzę, że to tutaj była jakakolwiek dominacja, wyraźna przewaga, że nie da się jej wypunktować dla Wareli. Owszem, da się. W końcu dwaj sędziowie wypunktowali ją dla Francuza, jeden dla Polaka. Natomiast. Myślę, że z perspektywy ekranu nie da się, a w zasadzie inaczej. Trzeba delikatnie nagiąć rzeczywistość, nagiąć obraz tej walki, aby pierwszą rundę wypunktować dla Vareli. Dlaczego? Otóż słuchajcie, owszem, mowa ciała Francuza w tej pierwszej rundzie była lepsza, dlatego że wywierał presję. Na uderzenia Mariana nie reagował panicznie, nawet jeżeli dochodziły one celu. Nawet gdy delikatnie się zachwiał po tym lewym sierpie w kombinacji Mariana, to od razu, słuchajcie, okiełtał ten błędnik i nie oddał pola, tylko dalej wywierał presję. Więc jego mowa ciała była bardzo ładna dla oka. Z kolei mowa ciała Mariana Siłkowskiego nie była już tak ładna dla oka, bo często dawał się spychać w bardzo bliskie rejony ogrodzenia, tak bliskie, że nie był nawet w stanie chwilami ustawić się, jak Pan Bóg przykazał, czyli lewa noga z przodu, prawa z tyłu, no bo tak się cofał, że ta lewa noga była już tak blisko ogrodzenia, że jasny gwint, myślę, Marian, ale ty uciekaj, nie możesz tak oddawać pola. Więc chwilami były tam takie akcje, po których Marian odrobinę, odrobinę, odrobinę chaotycznie uciekał przed tymi atakami ze strony Wilsona Vareli, No, rozumiecie, nie czuł dokładnie dystansu, gdzie jest ta siatka, więc tutaj daje krok do tyłu, a tu już jest siatka jasnych, widzę, że muszę uciekać trochę do boku. Wyglądało to. Nie wyglądało to najlepiej. I wydaje mi się, że to był taki główny czynnik, który przesądził o tym, że sędziowie dwaj wypunktowali tę rundę dla Vareli, Ponieważ pod kątem uderzeń, jeżeli by to zliczyć, ja tego nie liczyłem, ale mniej więcej liczyłem. Nie ma już niestety tej firmy, która zlicza te ciosy dla KSW. Szkoda, szkoda, bo. To naprawdę uatrakcyjniłoby oglądanie KSW, i późniejsze dyskusje byłyby ciekawsze po takich walkach. Natomiast nie wiemy, kto iloma uderzeniami trafił, ale miałem nieodparte wrażenie, że jednak tych lewych, prostych w wykonaniu Mariana i okolicznościowych prawych, tych chyba były dwa w pierwszej rundzie, weszło więcej aniżeli ciosów i kopnięć łącznie, przede wszystkim kopnięć tych niskich, autorstwa Wilsona Varelli. Do tego Marian zaliczył obalenie. Spędził na górze kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund. Chyba nie zadał żadnego uderzenia poza krótkim takim łokciem, który starał się wbijać w korpus swojego przeciwnika. Na swoje nieszczęście wylądował tam w motylej gardzie, więc Varela miał trochę łatwiejszą drogę do tego, żeby zrzucić Mariana. Trochę miałem wrażenie, że zbyt łatwo go zrzucił, naprawdę. No, ale tak czy inaczej, Marian spędził tam kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund na górze. Jak mówię, w stójce miałem wrażenie, że pomimo, iż był na wstecznym, pomimo, iż chwilami tak nerwowo uciekał do boków, to jednak trafiał częściej. Ta ostra kombinacja, którą zaatakował go w pewnym momencie warela, tam żaden cios nie wszedł tak naprawdę mocno, czysto, nie wstrząsnął Marianem. No ale znowu, znowu, z perspektywy właśnie. Sędziowskiej z perspektywy ekranu nie wyglądało to dobrze, no bo napierał, ostro rozpuszczał ręce Warela, podczas gdy Marian tam do boku próbował uciekać, tutaj wpadł na siatkę, więc wyglądało na to, że w jego poczynaniach jest sporo chaosu i myślę, że to miało duży wpływ na ocenę sędziów punktowych. Natomiast, jak mówię, mi się wydaje, że Marian przeważał, znaczy przeważał, że powinien był wygrać pierwszą rundę. I teraz tak, dlaczego uważam, że ta walka rozwijała się nieźle dla Mariana Ziłkowskiego? Jest taki jeden kluczowy powód. Otóż. Zwróćcie uwagę na pierwszą akcję rundy drugiej. Co też tam się dzieje? Po pierwsze, Marian ziłkowski już nie oddaje tak pola. Myślę, że zrzucił trochę tę rdzę, o ile tam była jakakolwiek rdza, myślę, że była w postaci tej kontroli dystansu, wpadaniu na siatkę, to musiał trochę okiem znać ale zwróćcie uwagę na początek drugiej rundy. Marian od razu zajął środek klatki nieskory do oddawania pola. I co zrobił następnie? Otóż zaatakował kombinacją lewy, prawy. A następnie lewy middle. Kiedy Marian atakuje takimi kombinacjami? Otóż wtedy, gdy czuje się już pewnie, gdy łapie rytm walki, gdy rozkręca się, nabiera wiatru w żagle. Właśnie wtedy. Na początku Marian ogranicza się do lewego prostego. Lewy prosty, lewy prosty. Aha, zapomniałem jeszcze w pierwszej rundzie o ciosach na korpus, bo kilka razy ulokował. Lewy prosty i chyba prawy prosty też na korpusie Wareli. To był bardzo dobry pomysł. Wracając do tej drugiej rundy. Otóż Marian, jak mówię, zaatakował kombinacją lewy, prawy midl. Dla mnie to był oczywisty sygnał, że Marian czuje się już pewnie w tej walce. Dlatego, dlatego uważam, że ta walka rozwijała się korzystnie dla Mariana. Później były jakieś nieznaczące wymiany. Marian poszukał obalenia, szybko wrócił na nogi Wilson Varela. Wiem, że chyba Artur Ostaszewski menadżer. Mariana mówił, że już przy tym obaleniu Marian uszkodził ten bark. Później spędziliśmy chyba minutę albo dwie minuty w klinczu. Tam rzeczywiście walka była względnie wyrównana ze wskazaniem na Warele, który większość czasu wciskał Mariana do ogrodzenia. Nie pamiętam, już, czy tam były jakieś krótkie uderzenia. Może były jakieś kolana, jakieś stąpy. Już nie pamiętam. Drugorzędna sprawa. W każdym razie doszło do rozerwania. Marian za taką kombinacją 1-2, swoją firmową, trafił w łokieć Wystawiony łokieć lewej ręki Wilsona Varelli zdał sobie sprawę, że coś się stało. Spojrzał na bark, od razu tak się zgiął, dając sygnał jasny sędziemu, że tutaj już walki dalej nie będzie. Wcześniej jeszcze Francuz pokazywał sędziemu, że on już nie może on już nie może. I sędzia przerwał, było po wszystkim. I teraz tak Varelli oddać trzeba, i to naprawdę trzeba podkreślić mocno, że był rewelacyjnie przygotowany na kombinację 1 2 a także 1 1 2 Mariana Ziółkowskiego. Marian Ziółkowski w tej walce zaatakował takimi kombinacjami co najmniej 6 razy. Wydaje mi się, że 7 albo 8, ale tam niektóre ujęcia były takie dziwaczne, wiecie, że były plecy Wareli i nie do końca było widać co Marian robi, więc ale myślę, że 6-7 razy jak nic zaatakował. Na X pokazałem 4 takie ataki w wykonaniu Mariana Ziółkowskiego, czyli cztery prawe krzyżowe poprzedzone kiwką lewym albo faktycznie wyprowadzonym lewym i każdy z tych ataków Wilson Varela kapitalnie zbił swoją lewą ręką. <laughs> Więc naprawdę, Francuzowi trzeba oddać, że na tę firmową technikę 1-2, czy też 1-1-2 Mariana Żółkowskiego był przygotowany rewelacyjnie. Jeżeli dobrze się przyglądałem, to tylko jedna kombinacja 1-2, czyli konkretnie ten cross, doszedł szczęki, doszedł głowy Wilsona Varela i to było w pierwszej rundzie. Wszystkie pozostałe Wilson Varela był w stanie zblokować, zbić. Czyli prostował generalnie lewy łokieć, tutaj zastawiał i mniej więcej ten prawy krzyżowy Mariana szedł właśnie po, ty, po lewej ręce Wilsona Varela ewentualnie właśnie w okolice łokcia trafiał Marian. I tutaj rzeczywiście trafił ten łokieć chyba tak niefortunnie, że miało to wpływ na tę kontuzję. Czy gdyby trafił wtedy w szczękę Wareli Marian Żółkowski, to ta kontuzja by się nie pojawiła? Nie wiem, pewnie się nigdy nie dowiemy. Pytanie oczywiście, jak mocno uszkodził ten bark w trakcie tego obalenia Marian Żółkowski? Bo nie wykluczono, że już wtedy było po wszystkim. Bardzo niefortunna kontuzja. Jak mówię, w mojej ocenie Marian Żółkowski wyglądał tak, jak wyglądał w swoich poprzednich walkach. Yy... Jedyna uwaga, jaką miałbym do niego pod kątem tej pierwszej rundy, to było zbyt bliskie trzymanie się ogrodzenia, chwilami, jak mówię, tak bliskie, że musiał salwować się ucieczką, a ta ucieczka nie wyglądała dobrze w oczach sędziów punktowych. Jeżeli, słuchajcie, no jeżeli cofasz się w okolicy ogrodzenia, to zawsze musisz mieć jednak taki dystans, aby mieć sposobność do wyprowadzania kontry. Jeżeli Marian ustawiony klasycznie, czyli lewa noga z przodu, prawa z tyłu, ustawia się tak, że ta lewa noga tak bardzo się cofa, tak bardzo się cofa, że lewej nogi nie jest w stanie nawet dać do przodu, żeby us uczciwie ustawić się jak na praworęcznego zawodnika przystało, to jest niedobrze. I wtedy musi salwować się ucieczką. I takich akcji było kilka właśnie w pierwszej rundzie. Owszem, Wilson Varela nie był w stanie tego wykorzystać, ale wyglądało to niekorzystnie dla Mariana Żułkowskigo. Jak mówię, miałem wrażenie, że w drugiej rundzie e, zrzucił tę delikatną bitewną rdzę, wyszedł do niej agresywniej, aktywniej. Zaatakował dłuższą kombinacją. Czuł się już tak pewnie, że e, uważał, że może sobie na nią pozwolić. I trafił nawet tym midlem bardzo dobrze. E, a następnie doszło do tej kontuzji. I to by było na tyle. Teraz tak, jeśli chodzi o Mariana Żukowskiego, No w tym roku będzie miał 34 lata. E, słuchałem jego wywiadu sprzed chyba dwóch albo trzech tygodni u Jara, z byłego MMA. I tam padło pytanie właśnie o UFC I tutaj z kanapowej perspektywy Stwierdzam, że Marian Ziółkowski Zdał sobie sprawę Albo jest bliższy pogodzenia się z tym Że do UFC jednak nie trafi Miałem wrażenie po prostu Gdy został zapytany o UFC To na podstawie jego wypowiedzi Stwierdzam, że bliżej mu Niż dalej do myśli o tym, że jednak tutaj pozostanie w KSW, zostanie nad Wisłą, a na UFC jest już jednak za późno. Żeby trafił do UFC, musiałby pewnie wygrać teraz myślę, że w takim ultra optymistycznym scenariuszu jedną walkę. I liczyć, że okej, okay, wygrał pięć z ostatnich sześciu, a tę jedyną, którą przegrał, przegrał z Warelem przez kontuzję, może na jakieś zastępstwo się uda załapać i tak dalej. Natomiast... Słuchajcie, myślę, że Marian Ziółkowski zarabia teraz w KSW też większe pieniądze niż te, jakie zaproponowałoby mu UFC na początek. I to myślę, że dużo lepsze pieniądze. Myślę, że to nie jest nawet kwestia taka jak w przypadku Mateusza Gamrota, który, to trzeba zawsze chwalić tutaj, pod tym kątem sportowym, który wybrał atrakcyjniejszą, znaczy mniej atrakcyjną ofertę finansową UFC, poświęcając ciepłą przystań. W KSW myślę, że w przypadku Mariana Ziłkowskiego ta stawka zaproponowana przez UFC, jeżeli by taką w ogóle otrzymał taką ofertę, byłaby kilkukrotnie niższa niż to, co zarabia w KSW. Tak sądzę, i to jest kolejny argument, który myślę sprawia, że marzenia o UFC prawdopodobnie trzeba będzie odłożyć na półkę. No ale słuchajcie. Wszystko się może zdarzyć, to jest MMA, więc. Ale jak mówię, mam wrażenie, że Marian jest trochę pogodzony z tym, że to UFC mocno się oddaliło. No też fakt, że nie walczył przez dwa lata praktycznie w ogóle, no nie praktycznie tylko nie walczył, myślę, że to też miało znaczenie. Gdyby w tym okresie stoczył, nie wiem, co najmniej te dwie walki, wygrał je, no to jasny gwint, naprawdę. To UFC, ta perspektywa UFC byłaby zdecydowanie bliższa. Co zaś tyczy się zdrowotności Mariana Ziłkowskiego najlepiej zapytać oczywiście Mariana, trudno powiedzieć. Natomiast, jak mówię, ma 34 lata. Wojuje zawodowo od... On trochę później zaczął treningi tak naprawdę, ale walczył regularnie i często. No, ile on ma walk stoczonych? Bardzo dużo. <coughs> Marian ziłkowski ma już stoczonych 35 zawodowych walk. Oczywiście niektóre krótsze, niektóre dłuższe. Tam jakichś ostrych takich wojen na wyniszczenie wiele nie było, nie oszukujmy się. No ale też odkłada się wszystko to, co na treningu się działo, prawda? Oczywiście tutaj w cudzysłowie można zażartować, że dobrze by było, gdyby rzeczywiście Marian się obijał na treningach, bo wtedy to, to ciało byłoby w lepszym stanie. Jeżeli by rzeczywiście uczciwie harował, tyrał, obijał się, no to mogłoby być gorzej. Chociaż oczywiście myślę, że. Prawda jest taka, że Marian od wielu lat rzeczywiście podchodzi do treningów bardzo poważnie, więc to tak pół żartem, pół serio. Czy fakt niebrania żadnych wspomagaczy może wpływać na szybszą eksploatację organizmu? Już wypowiadałem się na ten temat wcześniej. Jako, że ekspertem w temacie nie jestem, to nie wiem, ale chłopski rozum podpowiada mi, że owszem, że są zapewne jakieś specyfiki, które żywotność Twojego organizmu przedłużają. Więc to może mieć znaczenie. Czy ma to znaczenie pierwszorzędne, drugorzędne czy pięciorzędne, trudno rzec. Dobra, zobaczę, co piszecie. Malika Traore pisze mi tu, panie redaktorze, ale na kartach punktowych sędziów Varela wygrał pierwszą rundę. No, zgadza się, Maliko. Mówiłem o tym. Wygrał 2 do 1 wśród sędziów. Piszecie, że ciało się sypie Mariana. Ewidentnie, od dwóch lat. Cholera. Tu też jest temat skomplikowany, dlatego, że tak naprawdę ta kontuzja kolana to była pierwsza poważniejsza kontuzja w karierze Mariana Żukowskiego. Do tej pory omijały go tego rodzaju poważne kontuzje, które wymagałyby, wiecie, nie wiem, dziewięciomiesięcznej, czy wielomiesięcznej, czy rocznej przerwy. Więc. Yy... Ale rzeczywiście teraz się ich namnożyło, w tym sensie, że jest druga, znaczy ta pierwsza tego kolana, później się odnowiło to kolano. Teraz wydaje się, że z kolanami jest OK, ale pojawił się ten bark. Może jeżeli ten bark okaże się niegroźną kontuzją, no to wtedy głosy sugerujące, że tutaj Marian się sypie, odejdą do Lamusa. Miękko uchy we Stanley Ipkis. Zbijanie wagi tyle razy. Treningi, brak bomby i ciało się sypie. U jednego szybciej, u innego później. Sport to zdrowie. Masz pewnie sporo racji, miękołuchy. Natomiast też wydaje mi się, że to, jeśli chodzi o to zbijanie, to nie jest to aż taki wielki dramat dla Mariana Żółkowskiego, bo to jednak nie jest gigantyczny lekki pomimo swoich gabarytów. Ale z drugiej strony, no, z wiekiem jest to na pewno coraz trudniejsze i może masz rację, że nawet jeżeli nie jest to koszmarnie ciężkie, no to Marian ma już na koncie 35 walk z czego zdecydowaną większość w kategorii lekkiej, jeśli nie wszystkie, no na pewno nie wszystkie, ale zdecydowaną większość, jedna w kategorii piórkowej, chociaż chyba to było z tym, z Kleberem Kojkę w 68, dobrze pamiętam, a no, mniejsza z tym. Patrzę, co piszecie. No nie. co piszecie. No, pani Maliko, pani pyta, panie redaktorze, ale jak się nie sypie? Dwie odwołane walki z Parnasem, potem z Parnasem kontuzja na rozgrzewce, następnie kontuzja barku w trakcie walki, i to wszystko przez dwa lata. To nie przypadek. Jeśli chodzi o tego odwołane walki z Parnasem, to, to chyba jedna i druga była z powodu tego kolana. O ile się nie mylę, to kolano jest już zaleczone. Tam, co tam było? Zerwanie? Nie więzadła, tylko... Yy... Co Marian miał z kolanem? No chyba nie... Łę łękotka? Jakieś chrząstki, rzepki, kłykcie? A może więzadło boczne? Może więzadło boczne? Wydaje mi się, że generalnie wydaje mi się po prostu, że Większość tych tutaj wymienionych przez szanowną panią problemów, to jest, dotyczyła jednej i tej samej części ciała, która została już jakoby naprawiona. I wychodzę z założenia, że jeżeli bark nie okaże się poważną sprawą, to, się to no, wtedy te teorie, wedle których to ciało się sypie, nie będą znajdowały potwierdzenia. No chyba, że okaże się, że ten bark to rzeczywiście kurczę będzie wymagał wielomiesięcznej rehabilitacji i będzie powtórka, nie wiem, z Janka Błachowicza odpukać. Jakiś sparnas podpowiada, pierwszy gronkowiec był? Nie pamiętam, nie pamiętam tej pierwszej walki odwołanej. Wiem, że ona była chyba oficjalnie, nie była nawet zapowiedziana, tak? Czy to, nie, pierwsza była oficjalnie zapowiedziana, druga była i trzecia była, tak? Jakoś tak to było, że jedna z tych walk z sparnasem była tylko wstępnie planowana, a nie była oficjalnie zapowiedziana, dlatego Marian tam w wywiadach podkreślał często, że to, to nawet jej nie wlicza. Nie pamiętam, czy był gronkowiec. Dobra, zostawmy już. Ten temat muszę kichnąć. Przepraszam najmocniej Tak Muszę wam powiedzieć historię Z kichnięciem kojarzy mi się tylko jedna historia Dawno temu Za czasów studenckich Idę sobie w Krakowie Nie, stoję sobie w Krakowie na jakiejś tam ulicy To była chyba ulica Nawet pamiętam, że to była ulica Długa Bo na Długiej mieliśmy mieszkanie Wynajmowaliśmy stoję z kimś tam, gadam, akurat podeszła jakaś pani, jakaś dziewczyna, no dziewczyna, bo miała, nie wiem, wtedy z 25 lat, miała może 20, nie wiem, jakoś tak, nie, komp... jedyny raz w życiu ją widziałem. Taka zgrabna, delikatna się wydawała, tak dalej, i w pewnym momencie, w pewnym momencie yy, zasłania, zasłania nos, no bo chce kichnąć. Tego kichnięcia nie zapomnę do końca życia. No, minęło od tego kichnięcia ile? 20 lat? Gdzieś tak, może no około 20 lat minęło od tego kichnięcia, i nadal mam to, brzmi mi to w uszach. To było takie kichnięcie. Normalnie, jak mała myszka. Jak kurde. Myślę, że mysz kicha głośniej niż ta kobieta wtedy kichnęła. Pomyślałem, jasny gwint, takie piękne kichnięcie. Dobra. Koniec historii z najpiękniejszym kichnięciem, jakie kiedykolwiek w życiu słyszałem. Co teraz? Saladin parnas, tak Saladin Parnas. No słuchajcie. Ja w tej walce stawiałem na saladina parnasa, myślę jak 99% ludzkości i stawiałem to nie wszystko. To nie wszystko. Bo dałem też kciuk nie ten taki zielony, chociaż byłem bliski, czyli absolutnie przekonanie co do jego zwycięstwa, tylko ten zielony pochyły. A jak wiecie, ja prawie zawsze daję te czerwone albo pomarańczowe. Rzadko daję szare, a już tych zielonych takich, o takich nie wspominając, praktycznie w ogóle nie daję. Tutaj daję ten zielony, właśnie skośny delikatnie, czyli jasnozielony. Nie miałem wątpliwości generalnie, że szansą Walerium Mirci jest generalnie lucky shot jakiś albo jakieś cudem złapane poddanie w jakiejś kotle zapaśniczo-parterowym. Bo w każdym innym aspekcie Saladin Parnas rozdawał karty: od stójki, przez zapasy, poparter, kondycję, szybkość. Okej, okay, pod kątem uderzenia, pewnie Walerium Mircia uderza mocniej, no ale to wszystko, więc wynik mnie absolutnie nie zdziwił. Wyglądał świetnie tutaj Saladin Parnas. Mircia był powolny jak wóz z węglem. Trudno się jednak trochę dziwić, ponieważ w zasadzie takie przygotowania to żadne przygotowania, nie oszukujmy się. Miał niespełna dwa miesiące, e, niespełna dwa miesiące temu toczył walkę. To była walka wycieńczająca, wyniszczająca, ciężka, zrobił sobie jakąś tam tygodniową czy dwutygodniową przerwę. Od razu wrócił na pełne obroty. E, nikt mnie nie przekona, nawet Wojstwa Fresiwski, który widziałem, że próbował z Arturem Mazurem, to tam tutaj. Narrację forsować, wedle której Valerium mircza to jest zawodnik taki pełną gębą sportowiec. Jego żona czy też dziewczyna jest sportsmenką, zdrowy tryb życia, więc dla niego powrót po dwóch miesiącach to jest żaden problem. Nie ściemniajmy, nie ściemniajmy. Nie twierdzę, że cokolwiek by to zmieniło w wyniku, ale też uważam, że mocno ograniczył swoje szanse iluzoryczne, tak czy siak, ale jednak Walerium mircza biorąc tę walkę, no ale swoje zarobił więc myślę, że jest kontent, przynajmniej pod kątem finansowym, bo z wyniku pewnie zadowolony nie jest i wierzę, że naprawdę, szczerze tam w głębi serca myślał, że może tutaj tego Saladina Parnasa pokonam. Natomiast Parnas był zdecydowanie szybszy, pomimo już jeden jest ustawiony odwrotnie, czyli Francuz, drugi klasycznie, czyli Mołdawianin, to jednak ten jab Saladina Parnasa działał bardzo dobrze, kilka razy trafił piekielnie szybkimi, właśnie prawymi, prostymi Mołdawianina, raz skarcił go też Kontrom po przepuszczeniu, kontrom lewym krzyżowym, czy jednak ona doszła, Bóg jeden raczy wiedzieć, bo ustawienie kamery było tak marne, że trudno było ocenić, czy też ten cios doszedł, czy nie doszedł, ale kluczowe tutaj były oczywiście kopnięcia. I już Wam powiem, bo też miałem okazję sobie dokładnie przed tym podcastem odświeżyć na walkę, na spokojnie ją obejrzeć, żeby przeanalizować, w jakiś to sposób przygotował sobie to kopnięcie na głowę Saladin Parnas. Zrobił to w sposób następujący. Otóż na około dwie minuty przed mm, tym finalnym kopnięciem na głowę, wyprowadził 4 kopnięcia lewą nogą. Najpierw był to mocny wewnętrzny low kick. Jeden. Następnie był to uczciwy middle kick. Także oczywiście lewą nogą, no bo jako mańcuch ma drogę otwartą do korpusu klasycznie ustawionego rywala. A zatem low wewnętrzny middle kick. Następnie znowu była lewa noga. Ponownie był low -kick. Lowking, przepraszam. Człowiekowi się myli czasami. A więc kolejny lowking. Następnie ponownie zaatakował lewą nogą, ale tym razem w charakterze frontala na schaby, na schaby, na korpus, nie na głowę. A zatem wyprowadził cztery z rzędu kopnięcia lewą nogą, atakując albo nogi rywala, albo jego korpus. Potem, i potem właśnie wyprowadził lewe okrężne kopnięcie na głowę. Jeżeli przyjrzycie się reakcji Valeriu Mirci, to zobaczycie, że po pierwsze odrobinę się skulił Mircia, obniżył też pozycję, spodziewając się kolejnego ataku na korpus, czy też na nogi, bardziej na korpus. Ręce obniżył, korpus zgiął się właśnie tak delikatnie w pół, i dlatego to kopnięcie na głowę świsnęło mu po czubku głowy. To oczywiście wystarczyło, ale chcę po prostu zwrócić uwagę na to, że to kluczowe kopnięcie na głowę. Saladin Parnas przygotował sobie Czterema kopięciami lewą nogą Na nogi albo na korpus Wobec czego w ten sposób Wyprowadził w pole Waleriu Mircie Przyzwyczaił go do tego, do pewnego schematu Wedle którego jeżeli atakuje lewą nogą To musisz uważać albo na swoją Lewą nogę, bo zaatakuje właśnie tą nogę Albo na korpus, a zatem uważaj A zatem zaczął wyprowadzać to kopnięcie No to Mircia spodziewał się ataku Na korpus najprawdopodobniej, a zatem Zgiął się tutaj w pół, ręce obniżył a dostał w czubek głowy, e, zakręciło mu się okrutnie w głowie, runął na deski jeszcze zanim kasował krótki sierp I było po wszystkim Też wydaje mi się, że być może sędzia powinien był tam pozwolić na jeszcze jakąś jedną dobitkę Znaczy jeden cios, czy dwa uderzenia, ale wydaje mi się, że nie ma skandalu absolutnie A nawet nie ma chyba żadnych kontrowersji Po prostu wydaje mi się, że próbował tam Mircia się bronić, ręce wystawiał, więc teoretycznie można to było puścić jeszcze na moment Ale jak mówię Kruszyć kopii, o to nie zamierzam. Przypomniałem się generalnie sytuacja właśnie z walki. Wiecie jakiej? Rewanżowej walki Leona Edwardsa z Kamaru Usmanem. Piąta runda, pamiętacie? Leon Edwards złamany, ale nadal pozostający w grze. Zanim, zanim wyprowadził to kopnięcie na głowę lewą nogą, to trzykrotnie albo czterokrotnie, właśnie wyprowadził trzy albo cztery kopnięcia w odstępie bodajże minuty albo półtorej minuty na korpus i na nogi. Kamaru Usmana. I w ten sposób przygotował sobie też knockout na Nigariczyku. Omawiałem to szczegółowo swego czasu w Koloseum, że właśnie, że właśnie poprzedził to kopnięcie lewą nogą na głowę trzema albo czterema kopnięciami na korpus i na nogi Kamaru Usmana. I tutaj sytuacja była bardzo podobna. A zatem Saladin Parnas obronił tytuł mistrzowski kategorii lekkiej. Zakończył dwóch królewie w tej dywizji Zafundował Valeriu Mirci Porażkę przez knockout Przerwał jego serię bodajże czterech zwycięstw A może trzech, chyba cztery chyba Miał cztery walki zwycięskie w Valeriu Mircia Tak Patrzę co piszecie Zobaczę co pisze, pisaliście Mackuku 23, jasny gwint, czemu nie robić typowań PFL-u? Masz może w planach, a przynajmniej te lepsze gale? Słuchaj, może te lepsze bym miał w planie, ale PFL to jest taka jakość, że jasny gwint. Szkoda czasami tracić na to czas. Owszem, mają niektórych dobrych mistrzów no kurde, chociaż to bardziej Belator. No. Taki Usman Nurmagomedov to mógłby spokojnie walczyć od razu z miejsca z czołówką kategorii lekkiej w USC. Pitbull podobnie, tyle że w piórkowej. Nie wiem, na przykład też z Belatora, właśnie. Jasny jak jest niepokonany mistrz kategorii średniej. No, pokonał Gegarda Musasiego, potem pokonał Fabiana Edwardsa, teraz pokonał tego gościa, który został znokautowany obrotówką przez Bakleja. Wiecie o kim mówię. On też myślę, że spokojnie mógłby włączyć się od razu do gry o najwyższe laury w UFC, no ale to jest wszystko Belator. Gus Hunter na zdrowie dzięki. Yy, to chyba nie sierść szczególna. gdyby to była sierść szczególna, to bym tu kichał jak zły. Patrzcie co piszecie. Piszecie co tam będzie z Parnasem? PFL piszecie PFL, w UFC nie będzie. O, pani Malika tu mówi, że reklamy, będą reklamy na live. Kup subskrypcję bez reklam na YouTube, to nie będziesz miał reklam. Nie wiem, jak to działa. Eblen, oczywiście, Michale Bednarczyku. O eblena mi chodzi. Dobra, słuchajcie, co dalej yy, z Saladinem Parnasem? Otóż musimy się zastanowić nad tym. acz znaczy po pierwsze wiemy jakie są priorytety Francuza. Pieniądze. Myślę, że aspekty tutaj jakiejś dumy sportowej, ambicji sportowej to nie jest zawodnik, który marzy o tym, aby zostać najlepszym na świecie, to jest zawodnik, który marzy o tym, aby kupić sobie jacht. i wybierze tę drogę, która i to jest właśnie tutaj kluczowe, która tak sądzę, tak sądzę, najszybciej zaprowadzi go do tego jachtu. A nie drogę, która wymagałaby pewnej cierpliwości i zaufania we własne umiejętności. O co chodzi? Oczywiście wszyscy wiecie o co chodzi, ale pro forma no chodzi o to, że prawdopodobnie, gdyby myślał długofalowo i był przekonany co do własnych umiejętności, to długo by się nie zastanawiał i wybrałby ofertę ze strony USC, która pod kątem finansowym na start z ogromnym prawdopodobieństwem będzie mniej atrakcyjna od tej, jaką dostanie ze strony pfl a może nawet, może nawet mniej atrakcyjna od tej, jaką zaproponuje mu KSW. Wcale tego nie wykluczam. Wcale nie wykluczam, że Martin Lewandowski i Maciej Kawulski wyłożą na stół więcej dla Saladina Parnasa, aniżeli Dana White i spółka. Dlatego, że po prostu Saladin Parnas może być więcej warty na ten moment, na ten moment dla KSW, aniżeli dla UFC. W przypadku PFL-u i, i ich pieniędzy pochodzenia e, naftowego, Otóż oni mogą tam chyba, są na takim etapie, że mogą sobie pozwolić trochę na szastanie tymi pieniędzmi. Oczywiście, gdyby Dayna White i spółka uparli się, to prawdopodobnie byliby w stanie spokojnie przebić nawet PFL, ale oni nie mają takiego ciśnienia, nie sądzę, aby mieli takie ciśnienie. A zatem wydaje mi się, że oferta ze strony PFL będzie finansowo najbardziej atrakcyjna. A mam wrażenie osobiście go nie poznałem, ale medialnie śledziłem dość uczciwie. I tutaj z perspektywy karapowej stwierdzam, że Saladin Parnas to jest zawodnik, który raczej chce szybko i dużo. To znaczy, to nie jest zawodnik, który, jak mówię, zaufa w swoje umiejętności i poświęci kilka lat więcej na to, aby dojść do fortuny, raczej decydując się na to, aby w ciągu roku zarobić tyle, aby kupić sobie, nie wiem, właśnie jakieś Ferrari, Jacht, Lamborghini, czy cokolwiek innego. Rozumiecie. Jest różnica. Dostajesz na stole od razu za walkę, na przykład w PFL-u. Powiedzmy, powiedzmy, myślę, że tyle nie dostaniesz, ale, ale. Załóżmy, że rzeczywiście wyłożą pieniądze na stół. Don Davis i PFL i powiedzą: Saladin, milion dolców za walkę. Niech tak będzie, niech tak będzie. Masz tutaj kontrakt na powiedzmy 6 walk. Okazuje się, notabene, że te kontrakty z PFL-em są. O równie restrykcyjne jak z UFC, a chwilami nawet bardziej restrykcyjne, ale to temat na osobną dyskusję. W każdym razie, masz tu milion, e, zapraszamy. Zgłasza się Dana White i spółka. Mówią, słuchaj, Mick Maynard mówi, słuchaj, Saladynia, no miliona ci nie damy, chłopie. No, nie damy ci nawet pół miliona. Ale, ale słuchaj, masz tu... 80, dobra, niech ci, dobra, niech stracimy masę, 100 tysięcy za walkę, 100 tysięcy za zwycięstwo, naprawdę. To jest dużo. Wiem, że to jest mniej niż w KSW zarabiasz, wiem, że to jest mniej niż w KSW dostaniesz, ale słuchaj, wygrasz 2-3 walki, będziesz się następnie bił opas, wygrasz walkę opas, to będziesz miał nie ten ochłap milionowy z PFL-u, tylko będziesz miał kilka baniek w perspektywie, tylko to jest perspektywa, drogi Saladynie, wiadomo, no, dwóch lat, może trzech lat, zależy jak szybko będziesz tutaj rozwalał tych wszystkich gości. No i pytanie, co na to Saladyn? Wydaje mi się, że Saladyn weźmie to, weźmie szybkie i duże pieniądze, aniżeli postawi na siebie z perspektywą zarobienia gigantycznych pieniędzy. Ale może się mylę, może się mylę, nie wiadomo. Myślę, że jednak yy, oferty One, o ile taka się pojawiła, myślę, że pojawi się, a na pewno pojawi się medialnie, nie zaakceptuje, to byłoby zabawne, gdybyś na to zgodził, ponieważ mając na uwadze, z jaką częstotliwością walczą zawodnicy w One Championship, to okrutnym błędem, nie był obrzydłym, byłoby zaakceptowanie oferty ze strony One Championship. No chyba, że za jedną walkę zaproponowaliby mu kilka milionów, ale to już poruszamy się w świecie abstrakcji, więc zostawmy to. Kogo dostałby w USC na debiut Saladin Parnas? Gdyby rzeczywiście poszedł tropem Mateusza Gamrota i postawił na długofalowe, ogromne zyski, a nie krótkofalowe, duże zyski, oczywiście, że dostałby zawodnika z czołowej, z rankingu, z czołowej piętnastki rankingu kategorii lekkiej albo piórkowej, zależy, w której chciałby walczyć. Ale no, dla mnie jest to dość oczywiste, że no, ewentualnie jakiegoś, nie wiem, właśnie zawodnika z bilansem 2-0-3-0 czy też 4-0 w UFC który jeszcze nie jest w top 15, ale jest naprawdę na przedpolu top 15. Ale trochę bym się zdziwił. Uważam, że spokojnie dostałby z zawodnika stop z 15 145 funtów albo 155 funtów. I naprawdę zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Jedna wygrana awansuje powiedzmy do top 10. Druga wygrana top 5. Trzecia wygrana może walczyć o pas. Myślę, że tak. Myślę, że miałby naprawdę relatywnie krótką drogę. Do walki o tytuł mistrzowski, ale też poziom rywalizacji zdecydowanie, poziom konkurencji zdecydowanie wyższy aniżeli no w KSW, to nawet nie mówię, ale w, nawet w PFL-u. Chociaż owszem, w PFL-u tutaj po połączeniu z Belatorem e, kilku mocnych graczy rzeczywiście jest i sytuacja nie byłaby taka oczywista, no ale mimo wszystko, no to elita walczy jednak w UFC. Jadzek, ja bym nie powiedział, w USA Parnasa myślę, że mało kto zna. Ale co byś nie powiedział? Ja mówię w takim ultra optymistycznym scenariuszu, że UFC jest gotowe zapłacić mu 100 tysięcy plus 100 tysięcy. Wydaje, wydaje mi się, szczerze mówiąc, że zapłacą mu, jeżeli mu złożą ofertę, myślę, że złożą. No, ale że będzie ona na trochę mniej niż 100. 000. Tylko na przykład 80-80, coś takiego. No, ale może kontrakt tylko na trzy walki. Wiecie, po każdej walce podwyżka o 15 tysięcy na przykład. Adrian Pietrzak. Dlaczego jestem optymistą? Nie ja, mi się wydaje, że dostałby kogoś z Top 15. Ewentualnie jak mówię, w co bym, czemu mi się trochę zdziwił, gdyby dostał kogoś z dobrą serią perspektywicznego, który jest w pobliżu Top 15. No, Gamer nie dostał, ale jednak tutaj zgiełk medialny wydaje mi się wokół Saladina Parnasa jest większy. Wydaje mi się, że Saladin Parnas jest obecnie większą gwiazdą we Francji niż był Mateusz Gamrot w Polsce, gdy podpisywał kontrakt z UFC. Pewnie należałoby to sprawdzić, bo liczby powiedziałyby nam wszystko. Czyli zainteresowanie, wyszukiwania, liczba fanów i tak i tak dalej. Więc w ten sposób moglibyśmy to ocenić, ale tak pi- przez drzwi to, wydaje mi się, że. Parnacy jest większą postacią teraz we Francji niż Mateusz Gamrot był wtedy, gdy podpisał kontrakt z UFC w Polsce. Zaraz, 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 zaraz. Mateusz Gamrot, to o ile pamiętam. Na start nie dostał żadne 20-20 w UFC. Chyba o tym mówił, poprawcie mnie, tutaj na pewno są eksperci, którzy lepiej pamiętają. Dostał chyba 40-40 albo 50-50 na start Mateusz Gamrot. I nie opowiadajcie mi tu proszę, że było inaczej. Na pewno nie dostał 20-20, dajcie spokój. To, to tylko mamy miał dostać 20, no, chyba 30-30, to wtedy było te 15 lat temu, czy tam 30. Gamer dostał chyba 40-40 albo 50-50, coś ten tym Wydaje mi się, że u żurnalisty o tym opowiadał. Albo w którymś wywiadzie tam właśnie padła kwota, i powiedział, że była większa niż się spodziewał, a spodziewał się chyba 40, coś takiego. Więc dlatego mówię, że te 100, oczywiście, to jest ultra optymistyczne, ale 80 uważam jest. Realne. Plus weźcie pod uwagę, że Saladin Parnas to jest jednak Stójkowicz. To jest Jednak Stójkowicz. Co było problemem Mateusza Gamrota, o czym opowiadał jego menadżer ówczesny, właśnie właśnie. No i aktualny, czyli Dan Lambert. Otóż problemem było to, że oni mieli go na radarze od dawna, tylko że on był zapaśnikiem. I dopiero po ta walka trzecia z Normanem parkiem otworzyła mu drzwi do UFC, bo tam była głównie stójka, wyglądał efektownie. Natomiast Saladin Parnas walczy efektownie. To nie jest zapaśnik, owszem, kurde, w płaszczyźnie zapaśniczej jest piekielnie mocny, ale to jest jednak stójkowicz przede wszystkim. Plus perspektywiczny. 26 lat na karku, dobrze liczę, 26 chyba ma lat. Więc yy, to są takie atuty, które w mojej ocenie mogą przesądzić o tym, że dostanie jednak kogoś top 15, szczególnie gdyby, gdyby chciał walczyć w kategorii piórkowej. No, Adrian Pietrzak podpowiada Gamer 50 plus 50, więc uważam, że 80 plus 80 dla Saladina Parnasa to jest dość optymistyczne, ale wydaje mi się, że jednak Dainama i Lidpuka byliby gotowi, aby takie pieniądze wyłożyć. 100 plus 100 to mało prawdopodobne, ale w jakimś tam szalonym scenariuszu niewykluczone. Ale 80-80, uważam, że jest, jest to względnie realne. Bakasura. Wytłumaczy mi Pan, dlaczego Steve Ertek dostał tak szybko walkę opas? pas. No tutaj sprawa nie jest szczególnie skomplikowana. Zawsze słuchajcie, w takich sytuacjach, jako zaprawiony w bojach weteran od yy, MMA, stwierdzam, że w takich sytuacjach zawsze należy sobie rzucić okiem na tych zawodników, którzy są nad tym zawodnikiem, którego poddajemy w wątpliwość, to znaczy którego dokonania. Poddajemy w wątpliwość i sprawdzić, który z nich był dostępny. Jak tak się przyjrzymy, to wyjdzie nam, że rzeczywiście ten Steve Ercek był najwyżej sklasyfikowanym, dostępnym, realnym, w miarę sensownym przeciwnikiem. Bo jeden kontuzjowany, drugi po porażce, z trzecim już walczył, czwarty niedostępny, piąty ma już walkę itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Wychodzi na to, że ten Góram, nie Góram, tylko właśnie Steve Ercek <laughs> był najwyżej sklasyfikowanym, dostępnym zawodnikiem. No, góramku na to radzę, niestety. Trochę, trochę pechowy zawodnik. Wydaje mi się, że to jest zawodnik, który ma jednak potencjał, a te jego walki wyglądają tak, jak wyglądają, plus jest naprawdę prześladowany albo przez kontuzję. Jakiś miał problemy z wizą chyba wcześniej, ale te kontuzje tego naprawdę prześladowały notorycznie. Dobra, wydaje mi się, że temat ten, że zamknęliśmy, już gadamy ponad dwie godziny, ale to powiem Wam, że szybko, szybko zleciało. Nie spodziewałbym się, że to tak... Patrzę co tu jest pisane na X. Dobra. A zatem. A zatem. Samy zaliz Michael Page jako debiutant został zawodnika z rankingu. No to prawda. To trochę. Inny format, no ale Michael Chandler też dostał zawodnika z rankingu i to stop 5, bo wydaje mi się, że Dan Hooker, wydaje mi się, że był w top 5, albo prawie w top 5 Dan Hooker w momencie, w którym walczył z Chandlerem. W okolicach top 5 był, no ale ok, Chandler to jednak mimo wszystko trochę inna, inny format medialny, aniżeli oczywiście Parnas, czy nawet Michael Page. Mokajew chyba nie mógł walczyć. Mówił, że nie może walczyć, a potem marudził właśnie na iksie, że o tutaj ja bym wolał. Poza tym ostatnią walkę dał dramatyczną, więc... A Erceg dał kapitalną ostatnią walkę, no i o to chodzi pewnie też w dużej mierze. Co pamiętają fani MMA? Na ogół ostatnią walkę się pamięta najlepiej. Ta ostatnia walka Mokajewa, to był dramat, a ostatnia walka Ercega to był majstersyk. Dobra, ludzie porządni, dobrzy i przyzwoici. A zatem, czy coś jeszcze mamy tutaj do poruszenia? Czy gale UFC 300? Coś możemy o gali UFC 300 powiedzieć? Na pewno możemy powiedzieć, że to będzie wielkie święto MMA. I to wątpliwości nie ulega. Co my tu mamy? Czekajcie chwilę. Chyba 12 mistrzów lub byłych mistrzów w rozpisce. Chyba więcej nie było nigdy. Gala oczywiście w fatalnych godzinach, no ale jak każda numerowana, czyli pewnie nie sprawdzałem, ale domyślam się, że o północy start. Karta wstępna od drugiej, karta główna od godziny czwartej. Najciekawsza walka? Jak mówiłem, z mojej perspektywy Alex Pereira i Jamal Hill Właśnie z uwagi na fakt, że jest to też walka wieczoru, wokół niej będzie największy medialny zgiełk. Naprawdę atmosfera, gdy jeden i drugi będą wchodzili do oktagonu, będzie fantastyczna. Drugie miejsce Justin Gage i Max Holloway. Nie, Charles Oliveira, Armand Sarukian, tak, to jest dla mnie uczciwe drugie miejsce, ale tylko minimalnie, tylko minimalnie ponad Justin Gage i Max Holloway, pomimo iż pomimo iż z tej czwórki tych zawodników, Gaethje, Holloway, Sarukian, Oliveira, najchętniej oglądam Justina Gaethje. To jest naprawdę zawodnik, którego ogląda się absolutnie rewelacyjnie, szczególnie w tej wersji 2.0, o której zapomniał w zasadzie tylko w starciu z Charlesem Oliveirą i do pewnego stopnia, chociaż nie do końca, chociaż nie do końca, w starciu z Habibiem Nurmagomedowem, ale tak, tylko z Oliveirą dał się ponieść emocjom i wrócił do swojej wersji 1.0. Myślę, że do tej pory wszyscy pamiętamy ten legendarny lewy sierp po przestrzeleniu, którego stracił równowagę i wylądował na moment na deskach. Tak bardzo chciał znokautować Brazylijczyka, co wiecie, taktycznie, pyk, pyk, tak jak jednak walczy ostatnimi czasy. Taktycznie, owszem, wiele uderzeń wkłada znacznie więcej mocy, ale jednak wkłada tę moc, nie tak nie tak dużo tej mocy wkłada, aby tracić równowagę. Te nogi ma jednak pod sobą, a w starciu z Charlesem Oliveirą, no to... Miotał się po tym oktagonie jak szatan, gdy szył powietrze ciosami. Tak. No ale Oliveira to jest zawsze dobra walka. Cały łukien zawodnik, naprawdę perspektywiczny. Moje typy na szybko wam podam. Oczywiście zastrzegam, że mogą one ulec zmianie, gdy zasiądę do typowań. Davison Figueiredo, kody Garbrand. Figueiredo stawiam. Sprawa nieskomplikowana. Czy znaczy, jest trochę skomplikowana, bo nie skreślam Garbranta, ale bo jest szybki. Bije mocno, ma dobrą kondycję, miesza zapasy, ale jednak efektywność nieprawdopodobna Figueredo zrobiła na mnie wielkie wrażenie w tym jego debiucie w kategorii koguciej. Owszem, chwilami jest przeraźliwie bierny, ale gdy rusza, jasny gwint. No i kapitalnie miesza też poddanie, yy, obalenia ze stójką. Bobby Green Jim Miller. Stawiam na grina. Kobiety. Jalen Turner, Renato Mojcano, Turner. Sody Jusuf, Diego Lopez. Wiecie co? No, kibicuję, będę kibicował Lopezowi, ale wydaje mi się, że Jusuf może powstrzymać zapędy zapaśniczo-parterowe Lopez'a. A nawet jeżeli wciągnie go do gardy Brazylijczyk, to wydaje mi się, że Jusuf będzie w stanie przetrwać te próby. Oczywiście zachowując ultra defensywę. Czyli tam nawet nie będzie próbował uderzać z góry Holm, Harrison Keitar, Sterling To jest ciekawa walka To jest ciekawa walka, słuchajcie Nie pamiętam na kogo stawiałem w zapowiedzi Bo wydaje mi się, że na Lookingu pisałem zapowiedź tej walki I wtedy się nad nią trochę zadumałem Teraz gdybym miał się da szybko zadumać to Sprawa jest nieskomplikowana Pod kątem stójkowym Keitar jest znacznie sprawniejszy Z drugiej strony Keitar wraca chyba po długiej przerwie I chyba zerwanym więzia, więzadle w kolanie Sterling debiutuje w kategorii, <coughs> przepraszam, piórkowej. Jego gabaryty tutaj już nie będą robiły tak wielkiego wrażenia na e, jego przeciwnikach. Może być trochę silniejszy, ale jego przeciwnicy też będą silniejsi, co może utrudnić mu trochę zapasy. Chyba na Kejtara bym postawił, tak. Pomimo długiej przerwy, tak. Sterling też już jednak najmłodszym zawodnikiem nie jest, plus debiut z kategorii piórkowej. Tak, stawiamy na Keitara. Prochaszka Rakic. Już tłumaczyłem to kiedyś, opowiadałem. Stawiam na Rakicza. Bez jakiegoś wielkiego przekonania, ale też yy, to nie jest dla mnie 51,49. No może trochę jest, ale nie do końca. Bonikal, Kody Branders. Bonika, stawiamy na Bonikala. Kody Branders niestety to jest zawodnik, który jak na standard UFC ma zajęcze serce do walki. No tak to ujmijmy delikatnie. Oliveira Carukan. Czarukian, Czarukian. Szerzej oczywiście. Może zrobię właśnie, słuchajcie, może YouTube'a nagram np. Na o walce Czarukian oliveira bo uważam, że mam tu dużo do powiedzenia. Czy będę mądrze mówił, czy nie, to już inna kwestia, ale na pewno mam dużo do powiedzenia. <grych> I wtedy uzasadnię szczegółowo swój typ, bo tutaj, szczerze mówiąc, nie spodziewam się, abym po jakiejś głębszej analizie zdanie zmienił, dlatego, że mam cały czas w pamięci wszystkie ostatnie walki Oliwejry, Carrucana i mam wrażenie, że w głowie mam ich porozkładanych na części pierwsze, a zatem nie jest tak, że jak nagle sobie obejrzę, odświeżę ostatnie walki Carrucana albo Oliwejry, to stwierdzę o, 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 tego nie zauważyłem, muszę zmienić zdanie. Nie. Wydaje mi myślę, że mam ich w małym palcu, w cudzysłowie, wobec czego tak, stawiam na Carrucana, nie, nie z jakąś wielką pewnością, ale stawiam na Carukana. Nagranie, postaram się nagrać o tym właśnie materiał. Może jutro się uda, jasny więc jutro poniedziałek Dla mnie najluźniejszy dzień w tygodniu To jest właśnie poniedziałek, może się uda Justin Gaethje, Max Holloway Stawiam na Geici ale słuchajcie Ja bym tego Hollowaya nie skreślał, absolutnie bym go nie skreślał Naprawdę Wydaje mi się, że ludzie, którzy tutaj tak Wróżą Hawajczykowi klęskę Srogi nokaut, że zostanie rozparcelowany że Nic z niego nie zostanie to się, Mogą trochę się Rozmijać yy, Z rzeczywistością Weili Zhang Xiaonan Yan I Alex Pereira Jamal Hill Stają na Pereirę Zdania tutaj raczej nie zmienię Nawet po bliższym zapoznaniu się Znowu, z czym tu się zapoznawać? To są zawodnicy, których znamy doskonale O których potrafimy powiedzieć wiele Bez konieczności odświeżania sobie, sobie Ich ostatnich walk Ale też, też tutaj trochę podobnie jak w walce Gage i kontra Holloway Widzę w przestrzeni medialnej mnóstwo opinii, wedle których Pereira rozparceluje kompletnie Hill'a. Tak jak Gej ma to samo zrobić z Halloween'em. A ja tutaj podchodzę trochę ostrożniej do tego tematu, ponieważ Hill będzie miał tutaj swoje argumenty i wcale, wcale nie jest tak, że szczęka na podłogę spadnie mi, jeżeli Amerykanin pokona Brazylijczyka. Tak. Ale takie są moje wstępne typy. Patrzę, co piszecie. Tak, sam Zalis. UFC byłoby świadomy, że dając kogoś z okolicy 130 30 by tylko zmarnowali jego czas. Zwłaszcza weź pod uwagę też, że jak płacisz go, gościowi dużo, to raczej nie po to, żeby zestawiać go z jakimiś słabymi uszami, tylko dużo zarabiasz kolego, no ale też czekają cię poważne wyzwania. Nie będziesz tutaj wyzyskiwał nas. Patrzę, co piszecie. Adrian Pietrzek. Posad pokaże wstępną kartę? UFC 300? Nic mi o tym nie wiadomo. Nie ma tam żadnego Polaka, więc stawiałbym, że nie pokaże. Ale może się mylę. Jak myślisz, ogłoszą walkę Magregora na UFC 300? Stawiałbym, że ogłoszą. Zwłaszcza po tej ostatniej zapowiedzi Dane White'a. No i tym, co się dzieje w ostatnich tygodniach. Same Zali. Ciekawe, czy Solid wróci do KSW jako syn marnotrawny. Byłby to smutny powrót, myślę. Nadal uważam, że Roberto Soldic w starciu z Drikusem Duplessisem, teraz nawet jakby mieli walczyć, pokonałby Afrykanera. Smutna historia z tym Chorwatem, no ale swoje może zarobił. Jak oglądasz szefie nocne gale, to z drinkiem w ręku czy z wodą? Generalnie piję jedno piwko pewnie i tyle. Nie pewnie, tylko tak jest, ale nie zawsze. Nie piję więcej, bo piszę wtedy zawsze relacje, muszę mieć Czujność, umysłu zachowaną na najwyższym poziomie. A zatem jedno piwo to jest maks. Patryk, i ja tam uwielbiam tego, w nocy dużo klimatycznie mi się nie ogląda niż jak są wieczorem. Oczywiście walki kobiet czasami nurzą i jest walka ze snem, ale ma to swój urok. Słuchaj, ma to, to trochę swój urok. Jak jesteś, no jak nie masz chaty pełnej, no jak nie masz rodziny, najprościej rzecz ujmując, to i może mieć to jakiś pierwiastek, Pozytywne. Natomiast nie oszukujmy się. Trzeba to odespać. Zwłaszcza w naszym wieku, przynajmniej w moim wieku. Nie te czasy, gdy organizm się regenerował po godzince snu, po zarwanej nocce. Patrzę, co piszecie. Bartek Pędlowski w Sydney, main Volk. Tak? Było jakieś ogłoszenie? Może było teraz jak. Ale z kim ten wolkanowski miałby walczyć? No przecież nie z Topurią. Z Topurią by walczył? trochę bym się zdziwił mimo wszystko. No niby Adesania, Dyku z zasługuje oczywiście, znaczy zasługuje. Adesania nie zasługuje na walkę o pasto, wiemy. Ale no medialnie to jest znacznie większa walka niż Wolkanowski kontra Topuria, nawet pomimo tego, że Topuria jest wielką gwiazdą w Hiszpanii. Chyba, że Wolkanowski nie opas. Z jakimś Jewlojewem. O, to bym obejrzał. Dobra. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Bóg Wam zapłać za obecność. Komentarze, lajki, share'y i co tam jeszcze... Jest dostępne Jak mówię W tym tygodniu myślę, że co najmniej jedno nagranie się pojawi A Może dwa Liczę na to, że się uda dwa Myślę, że jedno będzie poświęcone właśnie walce Armana Tsarukana z Strzelcem Oliveirą Bo to wydaje mi się ciekawy temat A może drugie właśnie starciu Alexa Pereira z Jamalem Hillem o, Albo Justina Gaethje z Maxem Hollowayem Chyba bardziej Pereira kontra Hill Chociaż bardziej taki nieprzewidywalny może być Gage kontra Halloween Albo i nie. Mniejsza z tym. Dobra. Yy, jeszcze Mateusz pyta. Co myślisz o planach Pereiry, który po ewentualnej wygranej z Healem chce walczyć na UFC w Brazylii miesiąc później? Yy, powiem Ci tak, Mateuszu. Otóż podchodziłem do tych wypowiedzi Brazylijczyka z wielką rezerwą i niedowierzaniem, myśląc sobie, że jasny gwint. Przecież nie będą czekali z ogłoszeniem walki wieczoru w gali UFC 301 w Rio do Gali UFC 300. Co najmniej ogłoszą to, nie wiem, na półtora miesiąca przed. Co najmniej na półtora miesiąca przed. A tymczasem, a tymczasem jasny gwint. Nadal walką wieczoru tej Gali UFC 302, 301 w Rio jest starcie pantoza Ercek. To się nie nadaje na walkę wieczoru. A zatem konstatuję, że rzeczywiście, gdyby ten Alex Pereira pokonał szybko Jamala Hila i wyszedł z tej walki bez większych obrażeń, będąc zdolnym do szybkiego powrotu, to rzeczywiście dostałby tę walkę wieczoru. No jak inaczej wytłumaczycie fakt, że yy, póki co nie ogłoszono uczciwej uczciwej walki wieczoru tego wydarzenia? Bo Pantorza z całym szacunkiem kontra Ercek to absolutnie nie nadaje się na main event gali w Rio de Janeiro. A zatem chyba naprawdę trochę czekają. Inna rzecz jest taka, że nie mają wyboru za bardzo. Gdyby mieli inną, lepszą walkę yy, niż Pantorza Ercek, to by ją już zestawili, ale nie mają. Wobec czego, yy, wobec czego prawdopodobnie rzeczywiście może nie tyle czekają, tylko są zmuszeni do tego, żeby czekać na wynik walki Pereira kontra Hill. I wierzę, że jeżeli Pereira upora się z Hillem, wychodząc yy, z OKTAGONu bez kontuzji, to będzie skłonny do tego, aby szybko powrócić, co w mojej ocenie będzie błędem, no ale słuchajcie, on już, wyciska już wycisnął z tej kariery tak dużo, że w głowie się to nie mieści, więc myślę, że nawet jeżeli wjąłby tę walkę właśnie chyba z Ankalajem, bo wydaje się, że Anklajew to taki jest jedyny zawodnik, z którym mógłby wojować, ewentualnie słuchajcie, z Prochaszką albo Rakiczem, gdyby któryś z nich też szybko pokonał, ewentualnie jakby taki Prochaszka, wiecie efektownie rozprawił się z Rakicem i później powiedział Pereira zrób teraz swoją robotę z Heal'em i widzimy się za trzy tygodnie w Rio to myślę, że wiecie ich popularność na fali takich dominujących zwycięstw e, właśnie Pereiry i Prochaszki to to starcie mogłoby zostać main eventem gali w Rio de Janeiro tak sądzę i byłoby to myślę dla Pereiry znacznie lepsze aniżeli walka z Ankelejewem no Dzięki wam serdecznie za dzisiaj, trzymajcie się wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.